Proszę. Jeden w ruchu. Dzień dobry Państwu. Dziękuję Panu za przedstawienie. Dziękuję Państwu za wizytę. Rozumiem, że są juwenalia, więc musi być wesoło. W Ameryce jest taki zwyczaj, że zaczyna się od dowcipu. Im ważniejsza osoba, tym ma więcej pisarzy, którzy wymyślają różne dowcipy. A ja akurat nie mam pisarza, natomiast zadzwonił do mnie właśnie mój przyjaciel z Warszawy i powiedział, że przemawiając w Muzeum Żydów Polskich, Adam Michnik powiedział, że porównywanie Chodakiewicza do Grossa to tak jak porównywanie Hitlera do Mickiewicza. Więc mam nadzieję, że poczujecie się Państwo jak na partach. Ja już byłem gotowy bronić Grossa, bo jak go porównywać do Hitlera, ale może być w drugą stronę. Życie jest śmieszniejsze niż cokolwiek, co byśmy mogli zmyślić. Także będę dzisiaj mówił do Państwa o narodowcach. O myśli narodowej. Spróbuję naszkicować, co z naszego dłubania wychodzi, bo współautorami jest Jola Muszyńska i Wojtek Muszyński. No to będę naczelny i naczelna pisma Glaukopis. Oni są moimi przyjaciółmi, studentami, dłubią. Wojtek ze mną dłubie już 25 lat. Nie, ja w Polsce nie mieszkam prawie 35 lat. Miałem taką przewagę nad innymi, że cały temat narodowców czy narodowych sił zbrojnych nie był wyklęty w Kalifornii. To znaczy, powiedzmy, w uczelni czy w kulturze popularnej, o ile ktoś cokolwiek wiedział na temat spraw polskich, to zawsze była jakaś tam... Kto ja? Nie? To była zawsze jakaś pejoratywna konotacja. Ja bardzo przepraszam, jeżeli nie mam za dużo telefonów. Wszelki wypadek. To nie ja, ale na wszelki wypadek wyłączę silent. Jeden i drugi. O! Gdy byłem dzieckiem w Polsce, pamiętam, był taki film zrobiony przez Moczara i jego kolesiów pod tytułem Barwy Walki. To było o tym, jak komunistyczna partyzantka NKWD zwalczało Niemców. No i Schwarzkarte to były Narodowe Siły Zbrojne. Polscy hitlerowcy i krzyżacy, jak to im tam nazywali. Jak oglądałem ten film, miałem, nie wiem, to 67 czy jakoś gdzieś 69 rok, to może miałem 5 lat, 7 lat. Mówię, ale fajne mają mundury, bo te ci od Moczara to taka hołota jakaś na tym filmie, a ci porządne mundury to oczywiście miał być przytyk. Miało wyglądać na to, że chłopaki i dziewczyny z Narodowych Sił Zbrojnych byli eleganccy, więc pańscy. No dla nas, dla naszej rodziny był komplement, że się ktoś kąpie, czesze włosy, ładnie ma ubranie ułożone, mundur zaprasowany. No nie tak jak od Moczara hołota, ale im się wydawało, że jest odwrotnie. Bowiem no, komuna to rewolucja, a rewolucja to jest rozpieprzanie wszystkiego. Na czym polega grzech rewolucji? Grzech ogólnie wygląda tak, że atakuje pana gospodarza, zabiera mu jego Patek Filip, zegarek ładny i ucieka. No to jestem grzesznikiem. Grzech rewolucji polega na tym, że atakuję pana gospodarza, zabieram Patek Filip, patrzę, o jaki piękny, więc rozbijam i depczę. Narodowe Siły Zbrojne
były przeciwko temu, rozumiały, co to jest grzech rewolucji. Ja tego oczywiście nie rozumiałem, jak byłem dzieckiem. Natomiast co roku na wszystkich świętych chodziliśmy na cmentarze i między innymi chodziliśmy na Palmiry. Dlaczego? Dlatego, że tam leżał rozstrzelany przez Niemców w czerwcu 40 roku mój cioteczny dziadek, dokładnie mąż siostry mojej babci, Tadeusz Fabiani. Mecenas Fabiani był jednym z twórców ONR. Moi, jak dziecku się mówi tutaj, Szwaby rozstrzelały. O, a komuna opowiada, że narodowcy to hitlerowcy, jacyś kolaboranci, coś w tym stylu, no to ćwierć inteligentny człowiek sobie pomyśli, to się coś tutaj nie zgadza. Szwaby rozstrzelały. Jakby rozstrzelały kolaboranta? A to był narodowiec. Tak mówiono. Czyli był pewien dysonans. Jeszcze nie był to dysonans na poziomie intelektu rozwiniętego, ale urągało to najprostszym zasadom logiki. Potem pamiętam w środowiskach dysydenckich, a większość z nich była lewicowych, zawsze były jakieś wtręty, czy prawie zawsze, na temat narodowców. Ja mówię w prywatnym życiu. Pamiętam, to już byłem nastolatkiem, jak ktoś się wyszydzał na jednym z przyjęć z Jędrzeja Giertycha. A u nas stała książka Jędrzeja Giertycha, którą jeden z naszych krewnych przywiózł ze Stanów Zjednoczonych, przeszmuglował i w prezencie dał. Ja oczywiście nie bardzo wiedziałem jeszcze dokładnie, tylko że to jest znajomy z Londynu. W każdym razie pamiętam, taki dowcip był. Giertych napisał, że Mao Tse-tung to jest Żyd z nad Jangce. Ha, 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 ha. No i to miało być dowcipem, który pokazywał prymitywizm jednego z najbardziej wybitnych myślicieli emigracyjnych Endecji. Wielki był taki Jędrzej Giertych. Jego ostatnia wizyta, zanim mu amputowano nogę, miał cukrzycę, to była do nas, do Kalifornii. W 87 bodaj, czy 88. Tak. No jak byłem trochę starszy, San Francisco, poznałem faceta, który mi powiedział tak: tylko mi nie mów funny you don't look Jewish, bo on był Chińczykiem. A był wyznania żydowskiego. Czy on sobie to odnawiał w sobie? Okazuje się, że po zamknięciu jedwabnego szlaku przez Turków osmańskich, tam zostały faktorie. Od nie tylko żydowskie, ale również arabskie. Do dziś w Chinach główny lud nazywa się Han, a ludy, są rozmaite ludy podrzędne i są tak zwani chuj ludzie. Nazywa chuj. Wyglądają na Chińczyków przynajmniej. Państwo by też nie rozpoznali, że oni wyglądają w jakikolwiek fizjonomiczny sposób. Na pewno coś tam w genach mają, ale nie wiem, czy ktoś robił badania DNA. W każdym razie chuj lud wywodzi się od arabskich i środkowoazjatyckich muzułmanów. I jedyna rzecz, jaka ich odróżnia od Han, to jest to, że oni mają jakieś dietetyczne zakazy i na przykład nie jedzą świniny. O! A w ogóle już nie pamiętają o religii, o niczym innym. Oczywiście była komuna, ale nie tylko. Przez kilkaset lat zostali wchłonięci.
No i okazuje się, że oprócz takich w faktoriach na terenie Chin pozostali również potomkowie Żydów. Oni wyglądają tak jak Chińczycy. A Jędrzej Giertych wspomniał w jednym ze swoich esejów, że Mao Tse-tung urodził się w takiej okolicy, gdzie akurat były takie faktorie, jako ciekawostka. Więc nie był prymitywem. Ale przytaczam tą anegdotkę, abyście Państwo widzieli, że na poziomie zarówno oficjalnym, PRL-owskim, jak i na poziomie tak zwanym dysydenckim, szedł stały atak, mniej lub bardziej prymitywny, na narodowców. Tak to było od 1945 roku. A tamci nie mogli się bronić. Ja nie myślałem, ja dorastałem i się zacząłem uczyć, że narodowcy to prymitywy. Jak no w Kalifornii mieliśmy na przykład świętej pamięci pana Jurka Pilacińskiego. On był ze Sztabu Głównego Narodowych Sił Zbrojnych. On był szefem pionu propagandy, ta część, która się podporządkowała. No, był bardzo wybitnym człowiekiem. Na drugiej stronie siedział sobie, na drugiej stronie kontynentu, siedział sobie na przykład świętej pamięci pan Wojtek Wasiutyński. Fajne rozmowy miałem z nim i na najwyższym poziomie się wiele uczyłem. Nie istniało w tych środowiskach naszych emigracyjnych przekonanie, że endecy to jakieś prymitywy, troglodyty, a bynajmniej nie istniało nigdy przekonanie, że to są hitlerowcy, jak to się mówiło w PRL. Nic takiego nie było. Opowiem o procesie, jaki trzeba było przejść, żeby zrozumieć i opisać dla Państwa, co, kim byli i kim są polscy narodowcy. Mnie oczywiście najbardziej interesowało, kim byli, i do tego droga wiodła z jednej strony przez rodzinę, czy część mojej rodziny, która była endecka, i przyjaciół rodziny, głównie na emigracji, ale tutaj też znałem rozmaite osoby wywodzące się z przedwojennego ruchu i wojennego narodowego, które dopiero po 1989 roku zaczęły coś mówić konkretnie. Pamiętam, był taki starutki, świętej pamięci mecenas Napoleon Siemaszko. I mówi do mnie tak kiedyś: Mareczku, no ja napisał na Piłsudskiego, a Jurka wsadzili. Chodzi o to, że brat mojej babci był redaktorem odpowiedzialnym Dziennika Wileńskiego, który był główną gazetą endecji w Wilnie. I jak jeszcze byłem młodszy, to właśnie takie anegdoty wciągały mnie do tego, żebym się coś o tym bardziej dowiedział. Ktoś mi mówił o docencie Cywińskim, którego pobili Piłsudczycy za to, że sobie ta gazeta pozwoliła na dowcip. Notabene dowiedziałem się, gdy poszedłem do archiwum Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, że takie protesty narodowców nie były źle widziane przez Senat i władze Uniwersytetu. Mianowicie jak Jurka zapakowano do więzienia Jerzego Cieszewskiego, jego, znaczy władze sanacyjne wystosowały list, że to jest teraz kryminalista, w związku z tym trzeba go wywalić z pierwszego roku prawa. I Senat zagłosował, że wprost przeciwnie,
nie chce siedzieć w więzieniu, jest dalej studentem. I to nie tylko głosowali profesorowie o sympatii narodowej, tylko po prostu. W strajki studenckie, jeszcze jedna anegdota, które miały miejsce w latach 30., spotykały się z sympatią profesorów, którzy nie byli też MDK-ami, bowiem uważali, że to, co robi rząd sanacyjny, jest mieszaniem się w sprawę autonomii uniwersytetu. I pamiętam świętej pamięci profesor Jerzy Lęczowski z przedwojną w MSZ-cie, powiedział mi tak, dziewczynom i chłopakom kanapki przynosili profesor Jara w tym, w Uniwersytecie Warszawskim na prawo. To nie byli endecy. To nie byli endecy, a przynosili kanapki. Do dużego stopnia endecja była normą. Nawet kolega z gimnazjum Zygmunta Augusta w Wilnie. Razem kończyli maturę. Kolega brata mojej babci, Jurka, Czesio Miłosz, napisał, że przed wojną, jakby były wybory w każdym gimnazjum, w każdym uniwersytecie, to by wygrał na prezydenta Roman Dmowski. 90% młodzieży to była narodówka. Miłosz notabene siedział w Berkeley. Takich rzeczy nie opowiadał, może na pewno nie opowiadał publicznie, w ogóle nie chciał rozmawiać o przeszłości, szczególnie o Wilnie. Takie sprawy powodowały, że w zupełnie inny sposób podchodziłem do zagadnień narodowych. Mój pradziadek z Wilna uratował część biblioteki, którą schował w kozetkę, wypatroszył i takie fotele klubowe wypatroszył i zamiast wnętrzności włożył książki. I to mu się udało wywieźć z Wilna. Dlaczego? Bo widział rewolucję bolszewicką w Moskwie i widział, co komuna robiła z książkami. Także między tymi rzeczami nie tylko były myśli nowoczesnego Polaka, ale również nawet broszurki ONR-u. Pamiętam taki przyjaciel moich cioteczno-wujecznych dziadków i babci, Juliusz Sas-Wisłocki z Krakowa napisał dedykację. Ja jako dziecko przeglądałem. A potem w Kalifornii rozmaite takie rzeczy czytałem. No one tam były. Z Londynu, z księgarni pani Szwede w Palo Alto. To było dostępne. Nie było zakazane. I ja notabene mniej zwracałem na to uwagi, niż mogło się komuś to wydawać, dlatego że ja się przede wszystkim uczyłem rzeczy po amerykańsku. Ale proszę sobie wyobrazić, że jakim było moim wielkim szokiem, kiedy przeczytałem pracę Polityka Polska i odbudowanie państwa, kiedy przeczytałem tą pracę, jakim dla mnie było szokiem, że to, co ten system myślenia, który Dmowski pokazał o geopolityce, ten system myślenia to jest to, co mnie nauczono jako jedną ze szkół, tak zwana szkoła realistyczna, w uniwersytecie. To znaczy, tak samo uczono w College of San Mateo, gdzie byłem, w Berkeley, potem w Stanford, potem w San Francisco State University. I mówię, ojej, to jest Polak, który jest logiczny? Bardzo dziwne. Się przyzwyczaiłem do uniesień poetyckich i romantyzmu. I byłem bardzo zdumiony, że jest taka tradycja w Polsce, że ktoś myśli. Tak, ja pamiętam, wróciłem do Polski 1
września 1980 roku, bo myślałem, że będzie powstanie. Skończyłem 18 lat 15 lipca. I ja pamiętam, jak stan wojenny wybuchł, dopiero zostałem stąd wyciągnięty przez prezydenta Reagana w 82 we wrześniu, więc przeżyłem tu kawałek z wami, czy ze starszymi z państwa. Pamiętam, pamiętam doskonale, jak Jacek Kurun nawoływał do powstania. List był wyszmuglowany z Białęki, gdzie siedział mój ojciec. Pamiętam, jak Dawid Warszawski wzywał do tworzenia sądów kapturowych i wzorowania się na podziemiu w czasie II wojny światowej. A i no, do mało latów to trafiało. Chłopcy są głupi. Lubią akcje. Są urodzonymi piłsudczykami, bez na początku czyn, a potem myśl. W większości. To mi się bardzo podobało, ale tam żadnego myślenia nie było. A tutaj, po długim czasie, kiedy uczyłem się tylko rzeczy amerykańskich, patrzę, jest taka polska tradycja, która jest zupełnie spójna i logiczna, jest amerykańska, czy też angielska. I to była ta szkoła, szkoła Dmowskiego. Więc okazało się, że też jest nie tylko serce, ale i głowa. Każdy dziesięciolatek, dziewczyna czy chłopiec z porządnego polskiego domu jest już dobrym materiałem na powstańca. Tak napisał Roman Dmowski. I to się nie zmieniło. Ale jest też szkoła, która uczy i się nie spodziewa, że dziesięciolatków się z tego wyleczy, ale która osobie, która dorasta intelektualnie, jest polska szkoła, która uczy, jak działać. Jak działać mądrze. I to jest ta tradycja. Naturalnie nie znaczy to, że Endecja była pierwszą orientacją, która propagowała taką myśl. Wprost przeciwnie. Bardzo przez długi czas funkcjonowała tradycja konserwatywna. Była to bardzo elitarna tradycja. Wśród konserwatystów dominowało podejście realistyczne, ale to przetłumaczało się na lojalizm bardzo często. Pamiętam, czytałem artykuł z Przeglądu Wszechpolskiego w 1902 roku. W artykule było napisane mniej więcej tak. Są w Polsce dwie orientacje, dwa obozy polityczne. Podnieceni i przygnębieni. Tłumaczę. Jak car daje, to lojaliści są podnieceni, a niepodległościowcy są przygnębieni. Jak car daje w mordę, to lojaliści są przygnębieni, a niepodległościowcy są podnieceni, bo będzie powstanie. Bo jest źle. Czyli artykuł ten krytykował politykę reaktywną. To znaczy, że ludzie, którzy się interesowali Polską, której losy Polski i polskości, którym losy Polski i polskości były drogie, byli zredukowani do psów Pawłowa. Nie tworzyli faktów, nie byli proaktywni, tylko musieli czekać na to, aż inni coś zrobią. Nawet ci, którzy rozumieli, na czym polega polityka, to wynikało z wielu rzeczy. Ale przede wszystkim z tego, że jak się nie uprawia praktycznie jakiegoś sportu, to kiepsko się w niego gra. A jak się nie ma wolnego kraju, to nie można, przede wszystkim nie możemy się spotkać i pogadać wprost. Trzeba się ukrywać. Dopóki nie przegadamy jakichś rzeczy,
to nie będziemy wiedzieć, jak sobie z czymś poradzić. To jest po prostu czysta pragmatyka. Stąd wolność jest konieczna. A jeszcze na dodatek, jak się ma niepodległe państwo, to jeżeli się jest już spokojniejszym i bardziej dorosłym, to można nauczyć się, jak się w tą grę gra. Polacy po zniszczeniu Starej Rzeczpospolitej nie mogli. Co najwyżej niektórzy z nich, niewielu, powiedzmy jak hrabia Badeni, mogli dojść do wysokich stanowisk jako przedstawiciele imperiów obcych. Ale to nie była gra polska. Mogła być to gra, która w pewnym sensie była na korzyść Polaków, ale z definicji reprezentując interesy innych, są limity do walenrodyzmu. Po prostu reprezentuje się innych, jako namiestnik Galicji można być życzliwy Polakom, ale wdraża się politykę Wiednia, a właściwie dynastii habsburskiej. I to w najlepszym wypadku. W innych miejscach nie było takich możliwości. W Prusach były ograniczenia, a w Rosji były największe. Co było? Jak wspomniałem, byli konserwatyści. Konserwatyści to głównie wielkie rody magnackie, arystokratyczne, ziemiaństwo to większe. I muszę Państwu powiedzieć, że Stara Rzeczpospolita w tych majątkach się ciągnęła. Jak Czartoryscy mieli 80 tysięcy hektarów, to tam była Stara Rzeczpospolita. Dlaczego? Dlatego, że nawet car szanował własność prywatną, a własność prywatna jest podstawą wolności. Bo jeżeli macie Państwo własność prywatną, to znaczy, że wy możecie popierać rzeczy, w stanie jesteście materialnie poprzeć rzeczy, które Wam się podobają. Na przykład Pan wypisze czek na stypendia dla studentów, bo ma Pan własność prywatną. I car się nie wtrącał do tych, którzy byli pasywni. Już nie mówię o tych, którzy się podlizywali, byli ultralojalni, no to ci naturalnie odcinali z systemu kupony, im było dobrze. Jeszcze powiększali swoje majątki. Ale ogólnie rzecz biorąc, car, nawet car, już nie mówię o Prusakach, a nie o Austriakach, nawet car się nie przywalał do własności prywatnej. Dam taki przykład. Jak było? Państwo korzeniowcy, Herbu Nałęcz, spiskowali przeciwko carowi, no to car wysłał ich na zesłanie, jak to się mówi, na Sybir, łącznie z synem. No ale wuj tego syna, czyli brat matki, załatwił mu stypendium, ufundował mu stypendium w Szwajcarii, na studia. No i ponieważ ten chłopak aktywnie carowi nie przeszkadzał, no to go wypuszczono, wziął to stypendium, pojechał. Wiecie Państwo, kto to był? Józef Apoloniusz Nałęcz-Korzeniowski, Joseph Conrad. Jak to by było za komuny, to by wszystkich wymordowali. Nikt by nie miał nic, a wuj w ogóle majątku żadnego. I nie można by było ufundować żadnego stypendium. Więc pod zaborami nie tylko, że były placówki polskości, sfera prywatności, ale były również fundusze, żeby pewną pracę narodową wykonywać. Co więcej, był kościół katolicki, który był główną ostoją polskości. Główną ostoją polskości. I to bardzo pomagało. Oprócz tego była nasza szlachta. Od województwa mścisławskiego po Obrę w powiecie Wolsztyn w Poznańskim. Od Tczewa aż na Podolę. I ja nie mówię tutaj o arystokracji, wielkim ziemiaństwie, a mówię o średniej i drobnej szlachcie.
za ściankowca. Wszędzie, na Pokuciu, na Mazowszu, na Wileńszczyźnie. Nie wiem, czy Państwo chodzą po Kresach. Tam, powiedzmy, na Witebszczyźnie. Wiecie Państwo, gdzie to jest? No. Tu są Kresy Zachodnie, ja wiem, gdzie Szczecin. Moja rodzina jest z województwa mścisławskiego. Kto wie, gdzie to jest? No, za Smoleńskiem, tak. Tak się Rzeczpospolita kończyła. Jak Państwo by sobie pochodzili gdzieś tam, no nie wiem, Witebszczyzna, Mochylów, wpadliby Państwo wciąż na wsi, na cmentarze, gdzie są krzyże katolickie. Jest taki zaścianek tam. Januki. Wiecie, to się wywodzi, czyja rodzina się wywodzi z zaścianku, a właściwie to się nazywa po kresowemu okolica, bo zaścianki to na Mazowszu. Na Wileńszczyźnie u nas to było okolice i tak samo na Witebszczyźnie. Wiecie Państwo, kto się stamtąd wywodzi? Janukowicz, prezydent Ukrainy, który się dowiedział, że jest Polakiem. No niestety jego dziadek wyjechał do Donbasu w okolicach przed I wojną światową za pracą. Kiedy tam zruszczył, wynarodowił i tak dalej. A ten to jest Sowiet po prostu. Ale to jest nasza szlachta zagradowa. Bardzo zachęcam Państwa, żebyście Państwo przeczytali książkę Floriana Czerneszewskiego, napisaną w Argentynie, pod tytułem Zaberezyńcy. Słyszeliście o czymś takim? Nadberezyńcy. Nadberezyńcy, tak jest. I to jest o naszej szlachcie. To było zupełnie bez precedensu w całej Europie. Procentowo. U tych wszystkich ludzi, nawet jeżeli nie mówili dobrze po polsku, tak jak na Kresach, bardzo trudno było zachować polszczyznę i większość z nich była rusińskiego pochodzenia, to oni wiedzieli, że oni są szlachtą polską. I oni potem się stawiali od Dowbór Muśnickiego. Tacy chcieli być Polakami. Na Mazowszu to samo. To byli ludzie, bez względu na to, czy im car, czy też Habsburg odebrał szlachectwo, to byli ludzie, którzy byli świadomi, że są Polakami, bowiem pamiętali pierwszą Rzeczpospolitą. A w pierwszej Rzeczpospolitej Polak to znaczył szlachcic. To był człowiek, który miał prawa, bez względu na to, jakiego był pochodzenia. Czy etniczny Polak, czy Rusin, czy Tatar, czy Ormianin, jak miał herb, to się mówiło, jestem polski szlachcic herbowy. Bo bojarzy takich praw nie mieli. Dopóki nie przyszli Polacy i nie ucywilizowali nas, no to wszystko była Mongolia. Tak wyglądała misja cywilizacyjna. I z prawami i obowiązkami szlachty szło przekonanie o wyższości polskości jako cywilizacji zachodniej na wschodzie, na Kresach. I to był materiał polski. Ale to było gdzieś 10%. I oni naturalnie byli niszczeni. Jedną z pierwszych rzeczy, jaką zrobił Habsburg po zaborze, to jest odebrać prawa obywatelskie drobnej szlachcie. To samo car. Oczywiście w sensie kosmicznym to nasi zaściankowcy, zagrodowcy mieli to w nosie, bo im cesarz ani car nie dawali szlachectwa, więc oni dalej wiedzieli, kim są. Bez względu na to, że odebrano im prawo. Nie przywilej, tylko prawo bycia obywatelem. I tam polskość przetrwała. Zwykle przetrwała z katolicyzmem. Nawet ci, którzy w zabory weszli jako unici, przechodzili na katolicyzm. Szczególnie podczas prześladowań unickości, bo był wybór, żeby przejść na prawosławie. Albo i nie. I ci zachowali polskość. Mówię teraz o materiale, który zastała endecja. Więc ci, bez względu na ich pochodzenie etniczne, czuli się Polakami. Była jeszcze jedna grupa.
grupa mieszczańska. Do dużego stopnia była to grupa obcych, grupa inteligencji. Niektórzy z nich byli uszlachceni. Niewielu, ale część miała jeszcze herby ze Starej Rzeczpospolitej. A ogólnie mieszczaństwo, inteligencja polska, wznosząca się w wieku XIX, miała cechy charakterystyczne od polskiej szlachty. Przede wszystkim do polskości ich ściągała kultura nasza. Było to tak ekscytujące, że porzucali swoje korzenie i kulturę, z którą przyszli do Polski, często uważając ją za niesamowicie wysoką, i polonizowali się, stawali się Polkami i Polakami. To była jeszcze jedna grupa, która na ochotnikach chciała być. A byli to ludzie, no, Fabiani, Martini, Rossmann, Mosdorf, czysto polskie nazwiska. Ich ojcowie, ich dziadkowie zakochali się w polskości. I oni byli rozmaitego pochodzenia. To byli Francuzi, Hugenoci często. Mam takiego przyjaciela, nazywa się Władek. Ponset de la Riverie kiedyś zadzwonił zamówić sobie bilet lotniczy i pani z linii lotniczych poprosiła, żeby powiedział, jak się nazywa. Nazywam się Władysław Ponset de la Riverie. A ona mówi, you're kidding me. Jak samo nazwisko wskazuje, Władek jest z Wołynia. Tak. Chyba tylko lepszy dowcip był z profesorem Sukiennickim, który umarł w Kalifornii, mój Boże, w 83 roku i miał bilet wizytowy, zawsze dawał bilet wizytowy, gdzie było napisane na bilecie wizytowym profesor Sukiennicki i jego adres wileński. A na drugiej stronie biletu wizytowego tymczasowo Sunnyvale, California. Tak, no ale przynajmniej Sukiennicki ma nazwisko, które brzmi po polsku. Byli obcy. Obcy, którzy się poczuli do polskości. Takie nazwiska Butler czy Michejda. Ktoś słyszał godność Michejda? Winniuki są? Profesor Michejda był ordynatorem szpitala na Pochulance. Oni są, jak się ktoś pytał, to ze Śląska Cieszyńskiego. Protestanci, habsburgsko-ewangelicki wyznania. Naprawdę się nazywali MacLeod. To są Jakobici. Przyszli w XVIII wieku. Po tym, jak Bonnie Prince Charles przegrał bitwę pod Clarendon. To samo państwo Butlerowie, czyli Butlers. Cała rakieta takich. Po zaściankowcach wszystkich grup etnicznych to była następna grupa Polaków. Jak Popławski, Balicki i Dmowski się patrzyli, to zrozumieli, że odziedziczyli elitę jagiellońską. A kto wie, skąd się wywodził Roman Dmowski? Bo on był synem kamieniarza. No nie był synem kamieniarza, ale skąd rodzina się Dmowskich wywodziła? Z Dmochów. Byli Tatarzy. A, Tatarzy. Tak jest. Nie ma Tatarów tutaj? Wiecie, pamiętajcie Państwo, taki słynny aktor amerykański Charles Bronson. Zawsze grał, prawie zawsze Meksykanów, czy jakiś taki, miał skośne oczy. On jest z Ruskienników, rodzina. Urodzony co prawda w Pensylwanii, ale on do 7 roku życia nie wiedział, że jest w Ameryce, tylko po polsku mówi. Jak Państwo sprawdzą na Wikipedii, Litwini się szybko zorganizowali i nazwali go Litwinem. A tak naprawdę był Polakiem, polskim Tatarem. Tak. Takie buty. I był taki materiał ludzki. Jagiellońska elita. W sensie świadomości. A kto chciał być Polakiem?
No, z tym były kłopoty. Konserwatyści, którzy byli realistami, ale również w większości lojalistami, uważali, że takie eksperymenty jak Kościuszki, to znaczy polonizacja ludu, to nie tylko fanaberie, ale niebezpieczny jakobinizm. Jak to? Ja, pan Chodakiewicz, z jakimś panem Chamskim się będę zadawać? Takie było podejście. Ja na szczęście jestem czwarty pułk ułanów. Znacie państwo Żurawiekia? Trochę panów, trochę chamów, to jest czwarty pułk ułanów. Jestem jedna czwarta chłop, prawda? Ale wtedy, w XIX wieku, takiego podejścia nie było. Jak to? Z ludem się mamy zadawać? Przecież lud jest nieświadomy. Proszę państwa, wtedy lud miał świadomość tylko lokalną. Kto był wrogiem? No kto był wrogiem? Sąsiedzi sąsiedniej wsi. Oni się mówią, że to cudzoziemcy. Nie dość, że się bili na zabawach wiejskich, ale uważało się tych ludzi za obcych. Nie Polaków, tylko obcych. Bo pan jest ze Szczuczyna, a ja jestem z Zaglikowa, no to trzeba się na sztachety od razu. Nieważne, że mówimy tym samym narzeczem, który ksiądz mówi, że to jest polski, ale my księdzu nie wierzymy, bo my wiemy, że pan jest, tak, ze Szczuczyna, ja z Zaglikowa. Nie mamy nic ze sobą wspólnego, oprócz religii katolickiej. Dlaczego? Otóż na Kresach, tam gdzie ci siedzieli nadberezyńcy, lud był zwykle prawosławny. A jak nie był prawosławny, to byli też żmudzini. Żmudzini szli do powstania styczniowego śpiewając po żmudzińsku: jeszcze Polska nie zginęła. Tak jest. Dlatego, że byli jeszcze, to było ostatnie powstanie Starej Rzeczpospolitej. I oni nie byli jeszcze zainfekowani etnonacjonalizmem integralnym. Otóż lud na Kresach nie garnął się do polskości. Po pierwsze, większość wyznawała cara. Po drugie, większość była wyznania niekatolickiego. Po trzecie, nawet jak mieli świadomość lokalną, to mówili swoim językiem i wiedzieli, jak bardzo różni są od panów, a o panach mówiło się, że to są Polacy. A po czwarte, w XIX wieku, w drugiej połowie, trendy intelektualne Zachodu zaczęły dotykać maluśką, wyedukowaną warstwę na ziemiach Ukrainy, przede wszystkim dzieci popów i księży unickich. I ci zaczęli gadać o integralnym nacjonalizmie, to znaczy, jak pani się nazywa MacLeod, pani nie może być Ukraińcem. O nie, Ukrainką, nie, absolutnie. To samo nam dużo mniejszą skalę na ziemiach Rusi Białej i oczywiście wśród Żmudzinów, którzy uznali, że tylko ludzie tej krwi mogą być Litwinami. A już inni nie. I dla nich to potwarz, że Mickiewicz pisał: Litwo, ojczyzno moja. To urąga nacjonalizmowi integralnemu. Narodowcy polscy, ponieważ byli spadkobiercami, jak Dmowski pisał, od zarania dziejów przejmowali wszystko, łącznie z Jagiellońską. I mieli taki materiał do pracy. Czyli jedynym, w sensie masowym i ludowym, zasobem ludzkim, jakim dysponowali, to byli ludzie wyznania katolickiego i na rzeczy różnych polskich. Ale jednocześnie endecy rozpoznawali pluralizm. Na przykład o Kaszubach pisali, że no, Kaszubi to jest jakiś tam polski szczep, ale są tacy, jacy są Tatarzy, to samo. To wszystko jest część polskości.
nie byli integralnymi etnonacjonalistami. Polskością, wyznacznikiem polskości była przede wszystkim kultura. Ruch narodowy był najbardziej antyżydowskim ruchem w Polsce. Ale dotyczyło to tylko i wyłącznie tych osób, które identyfikowały się jako naród żydowski i które z polskością niewiele miały wspólnego, jeżeli w ogóle. Jakie nastawienie było narodowców do sprawy wyboru polskości, niech zailustruje anegdotka. Świętej pamięci pan Wojtek Wasiutyński obudził się pewnego razu w latach 30. i w prasie lewackiej, już zapomniałem, czy to socjały, czy ludowcy, było opisane, jak on jest Żydem. Notabene to nie był pierwszy raz, były to ataki dość częste, bodaj opisano księdza Lutosławskiego i jego rodzinę, że jest smagły, jest Żydem. To jeden z twórców Konstytucji Polskiej. To socjaliści akurat, chyba pana Wojtka ludowcy. Ja się potem z tego śmiałem, dlatego że prawdopodobnie chodziło o to, że księdza Lutosławskiego brata żona, markiza de Casanova, była Hiszpanką, więc rzeczywiście wyglądała pani Lutosławska smagło. A prymitywy nie rozróżniały, bo byli postępowi i bardzo tolerancyjni, więc ani nie jeździli, ani się nie wyznawali, tylko epatowali postępem. I myśleli, że jak ktoś jest brunet, to musi być Żyd. Albo brunetka. No to przecież choroba jakaś. A opowiem taką anegdotkę o pana Wojtka Wasiutyńskiego. Prasa ludowców napisała, że pan Wojtek jest Żydem, dlatego że jego pradziadek nazywał się Buchbinder. Rzeczywiście, Buchbinder, pan Buchbinder leży na Powązkach w Warszawie, na cmentarzu katolickim. Ale przed tym Buchbinderem to innych Buchbinderów w tym grobie nie ma. Więc może leżeli na Kierkucie, przez płot poprzedni? Być może. Albo może leżeli na cmentarzu augsbursko-ewangelickim. Buchbinder to jest przecież oprawiacz książek po niemiecku. No ale dla ludowców same nazwisko wystarczyło, żeby się z tego wyszydzać, że jeden z czołowych działaczy ruchu narodowo-radykalnego z takim chodził mieczykiem na łapie jest Żydem. No to pan Wojtek poszedł do Romana Dmowskiego. A pana Wojtka pierwsze, jedno z takich pierwszych przytomnych wspomnień jako dziecko to było, że go pan Roman na kolanie podrzucał, jechali w pociągu, wracali z Sopotów w sierpniu 1914 roku. Więc był bardzo zaszokowany i poszedł do Romana Dmowskiego, a Roman Dmowski powiedział: panie Wojtku, niech pan takich głupot nie opowiada. Koniec anegdoty. Po 1989 roku było trudno wytłumaczyć nawet narodowcom, którzy lubili mówić rzeczy antyżydowskie dlatego, żeby zaszokować środowisko Gazety Wyborczej, wtedy się jest twardzielem, wytłumaczyć, jak wyglądała stara Rzeczpospolita, Rzeczpospolita pod Zaborami, jaki był materiał ludzki, który się zgłosił na Polaków. Przetłumaczę państwu, przeczytam państwu dwa cytaty. Wincenty Lutosławski był przyjacielem Romana Dmowskiego, był filozof, notabene brat księdza Lutosławskiego i brat tego wielkiego kompozytora Lutosławskiego. W czerwcu 1939 roku Wincenty Lutosławski wydał książkę pod tytułem Posłannictwo polskiego narodu i napisał tak: do polskiego narodu należą spolszczeni Niemcy,
Tatarzy, Ormianie, Cyganie, Żydzi, jeśli żyją dla wspólnego ideału Polski. Murzyn lub czerwonoskóry może zostać prawdziwym Polakiem, jeśli przejmie dziedzictwo duchowe polskiego narodu, zawarte w jego literaturze, sztuce, polityce, obyczajach i jeśli ma niezłomną wolę przyczynienia się do rozwoju bytu narodowego Polaków. Co to znaczy? Edmund Burke pisał, że naród to jest przymierze nieżywych, żyjących i tych, którzy się jeszcze nie narodzili. Dmowski bez przypisów walnął to w myślach nowoczesnego Polaka, że to jest właśnie naród, wspólnota, ciągłość. Ci, którzy ciągłość wspólnoty niosą ze sobą i umacniają, żeby to w przyszłości dalej kwitło, są Polakami. Proszę pamiętać, że Polak urodzony może popełnić apostazję. W związku z tym polskość, nawet dla etnicznego Polaka, jest wybór. Apostazja, renegactwo, zdrada przekreśla bycie Polakiem. Na przykład komuna. Komuna miała mentalność sowiecką. Jeden z czołowych komunistów, generał Moczar z tak zwanej opcji narodowej, w 1949 roku napisał tak. Jak mówimy o patriotyzmie, o tym, że jesteśmy Polakami, to jest tak powiedzenie dla narodu. My wiemy, że naszą ojczyzną jest Związek Radziecki i nasze granice są dziś na Berlinie, a jutro na Gibraltarze. On sobie nie żartował. Potem oczywiście wszystkim manipulował i ten bolszewicki nacjonalizm wprowadzał. Dlaczego? Bo się komuna chciała tutaj na polskich śmieciach zalegitymizować, więc musieli flagą machać i ekspropriować symbole polskie. I to wciąż niestety przeżywa w hamokomunie, która jest nadal aktywna i usiłuje kontynuować neomoczaryzm. I to nawet pokutuje w części ruchu narodowego obecnego. W każdym razie, ja nie znałem tego cytatu z profesora Lutosławskiego, ale ja znałem tych, którzy ruch narodowy tworzyli. I wiedziałem, jak się do innych ludzi zwracają. I wiedziałem, że na Zachód przyjechali jako ludzie ukształtowani II Rzeczpospolitą i tradycją narodową oraz ogólnie tradycją polską. Więc będąc z nimi prywatnie, nie ściemniali mi, byli sobą zawsze. I ten cytat wynalazł Wojtek Muszyński. Dzwoni do mnie i mówi, ty skąd wiedziałeś? Bo ja im opowiadałem, jaki był duch polski na emigracji, wśród dinozaurów. Właściwie wszyscy już nie żyją. A się w skansenie wychowałem. W Kalifornii. No i nie tylko. Skąd ty wiedziałeś? A ja mówię, no bo oni tak gadali. Akurat profesor Lutosławski opowiadał elokwentnie. Kiedyś, na samym początku pisząc o Narodowych Siłach Zbrojnych, wspomniałem, że w Narodowych Siłach Zbrojnych byli też Polacy o korzeniach żydowskich. No i wspomniałem podchorążego Natansona ze związku z ONR-u, ze związku jeszcze z NZ. Pół Kanady się na mnie obraziło. Dinozaurów. Jak to? Kusiek, Wiktor, Polak przecież. To nie, ja jestem pewien, że jest Polakiem, że walczył w NSZ-cie, dalej się zachowuje tak, jak się zachowuje porządny Polak. Chodzi mi tylko o to, żeby pokazać pluralizm endecji. Że to nie było pruskie wojsko, że to było właśnie Rzeczpospolita, że to była Polska. Bo sobie wybrał Wiktor Natanson nie, żeby iść do KPP, a żeby iść do narodówki. Takie wybory były bardzo częste. Czy pamiętacie, czy słyszeliście Państwo o takim działaczu konserwatywnym, wolnościowym, katolickim, on był w podziemiu, w grupie Odrodzenie, w podziemiu w II wojnie światowej. On był oficerem 13. Pułku Łan.
rezerwy oficerem, ale służył w Nowej Wilejce, w 13 pułku. Nazywał się Stefan Kisielewski. Pamiętacie Państwo? Tak. A wiecie Państwo, jak się jego kuzynka nazywała, który inny wybór zrobiła? Hanka Szapiro-Sawicka, Komunistyczna Partia Polski. Z tej samej rodziny matki były. I co? Można być Żydokomuną, albo można być Polką. A ona nie chciała być Polką. Chciała być Żydokomuną. A on był Polakiem. Bo tak sobie wybrał. Tak. Teraz mamy nową dziedzinę nauki. Nazywa się genetyka. Otóż możemy sobie sprawdzać DNA. Powiem anegdotkę. Taka moja koleżanka, bardzo dobra, kubańskiego pochodzenia, rodzice z Kuby, ona się urodziła w Miami. Chciała się przekonać, jak to ona jest krwi kubańskiej, zrobiła sobie test DNA i Chorwatką. No nie, to tam z 20% hiszpańskiej krwi miała, ale głównie Greczynka i Chorwatka. Była wielce zdziwiona. Ja jestem 5,3% Żydem, 4,9% Neandertalczykiem, 70% środkowo-centralno-europejczykiem, 15% Wikingiem, tak, północno-zachodnia Europa. Ktoś sobie zrobi testy? No właśnie. Jak ktoś mi mówi, czysty Polak! No, kurka siła. Druga anegdota. Znajoma taka nasza z Departamentu Stanu, która była, jest wyznania marksizm-lesbianizm i jednocześnie jest czarną nacjonalistką. Uważała, że jest tutaj black power. I oczywiście lewactwo, jeździła na wakacje do Castro na Kubę. Po prostu taka lewaczka, że się w głowie nie mieści. Jednocześnie szowinistka czarna. No to ta Tania, ta Kubanka, naciągnęła ją, żeby wzięła sobie test DNA. I wróciła ta dziewczyna, jak wyniki dostała, jak przebity balon. 40% Japonka. I u niej w rodzinie nikt się nie przyznaje do niczego. I to nie są żarty. Nowa dziedzina. Proszę sobie, o tym oczywiście Romanowski nie wiedział, ale proszę Państwa sobie wyobrazić, że badania wstępne DNA pokazują, że ludzie, którzy się dziś nazywają Polakami, są tutaj gdzieś 3000 lat. Przekreśla to jakiekolwiek bzdury niemieckiej szkoły historiograficznej z XIX wieku, która twierdziła, że cała kultura materialna tutaj była niemiecka, a Niemcy potem się przeprowadzili na zachód, Germanię, a przyszli Słowianie, bo to bydło i tam, nie wiem, odziedziczyli kopczyki po gotach. Nic takiego, 3000 lat co najmniej. Co więcej, proszę zgadnąć, skąd się wywodzi ten lud, który jest tutaj? Z płaszczyzny aryjskiej w Iranie, a dokładnie wywodzi się z Sarmacji. Otóż jesteśmy Sarmatami według badań DNA, czyli te legendy, które sobie wymyślali nasi przodkowie w XV, XVI, XVII wieku, to musiały być jakieś bajki, które tam przez kilka tysięcy lat sobie opowiadali. Oczywiście nie wiedzieli, ale sobie tą ideologię sarmacką wymyślili. Takie są niespodzianki. Tak jest. Co nie przekreśla żadnych zasług podchorążemu Nathansonowi. Wrócę do niego. Jaka była endecja? Otóż podchorążego Nathansona, tata, poszedł jako podporucznik do potrzeby bolszewickiej. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej i był ranny. Jak był ranny, to zajęła się nim siostra miłosierdzia i zakochali się z wzajemnością. Podporucznik Nathanson wywodził się z rodziny polskojęzycznej, ale laickiej, nie miał żadnej religii. Pochodzenia żydowskiego naturalnie, znaczy jeszcze jego dziadkowie chodzili do synagogi, rodzice to tak ledwo, a ten to był indyferentny. No i zakochał się w tej siostrze miłosierdzia z wzajemnością, przeszedł na katolicyzm, to był warunek. A wiecie Państwo, kto to był? Panna Sachówna,
córka prezesa Stronnictwa Narodowego. I co? Endecy to Hitler? Żadnych kłopotów nie było. W momencie, jak ktoś wybiera polskość, był koniec. Mówię Państwu o najbardziej ekstremalnych przypadkach. Endecja była chrześcijańska. Endecja, mimo że jej twórcy wywodzili się ze szkoły pozytywistycznej i flirtowali z darwinizmem społecznym na początku, bardzo szybko spolonizowała się, odrzuciła zachodnie badziewia rozmaitych antychrześcijańskich teorii i oddała się chrześcijaństwu. Fuzja katolicyzmu z polskością oznaczała, że endecja była zabezpieczona przeciwko neopogańskiej małpiarni, która się szerzyła w Niemczech. Dzięki właśnie temu. Przeczytam drugi cytat. I przejdziemy do tytułu. Dobrze. No, chcę skończyć ten temat. Cytat jest od przyjaciela mojego wicerodzica Zdzicha Zakrzewskiego. Zdzicho był tutaj walczył w 1939, był szefem młodzieży wszechpolskiej na Politechnice Lwowskiej. Potem walczył w 1939, potem dostał się do Francji, był w Ketkidaun, potem walczył pod Narwikiem, walczył we Francji. Uciekł z niewoli niemieckiej, a potem z kolesiami ukradli jacht, płynęli na Gibraltar, ale żaden z nich nie umiał żeglować, więc jak przyszła burza, to im jacht wywaliło i wywaliło ich w Hiszpanii, gdzie wsadzono ich do obozu koncentracyjnego Miranda del Ebro, stamtąd uciekał, w końcu się znalazł z Portugalii trafił do Anglii, był w 304 dywizjonie Ziemi Śląskiej imienia księcia Józefa Poniatowskiego, taka pełna nazwa. I był szefem młodzieży wszechpolskiej w Anglii. Potem jak Jędrzej Giertych wrócił z obozu, to go zastąpił, ale Zdzicho był. I jeden z jego przyjaciół, którego spotkał, notabene jak szalał po Europie Zachodniej w 45, był Adam Doboszyński. I go spotkał w 46 w Niemczech czy gdzieś, i Adam mu nie powiedział, że się wybiera do Polski. Napisał wtedy taką broszurę Adam Doboszyński W pół drogi, wydana w 47 jako broszura. I Adam Doboszyński pojechał do Polski i go zamordowała komuna tutaj. On przyjechał, żeby chłopakom i dziewczynom z podziemia powiedzieć, żeby przestali, bo nikt nie pomoże, żeby przestali walczyć. Bo to jest strata czasu i krwi. Adam Doboszyński. Adam Doboszyński w 47 roku w pół drogi napisał tak. Polska czekać musiała 1000 lat na pojawienie się hasła, że Rzeczpospolita zamieszkała być powinna wyłącznie przez Polaków. Hasło to wysunęła i urzeczywistniła u nas dopiero agentura sowiecka. Nie znajdziemy go u żadnego z polskich myślicieli. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy za ten wstęp, wykład. Ja tylko chciałem jeszcze wspomnieć na przykład o takiej jednej postaci jak Stanisław Żółte, chociażby w Narodowych Siłach Zbrojnych z wywiadu Zachód, który zresztą też miał właśnie korzenie francuskie. Leży obok moich Weliszów na cmentarzu Augsburgsko-Ewangelickim. Mecenas Karol Welisz, przyjaciel Romana Dąbrowskiego, twórca polskiego prawa skarbowego, Stronnictwo Narodowe. Tak jest. Niestety Niemcy go zgiletonowali, czyli Karola zabili Niemcy też, bo poszedł po zapałki i była łapanka i go rozstrzelali. Teraz przejdziemy do pytań, refleksji, dyskusji. Pozwolę sobie jako pierwszy zadać pytanie. Troszeczkę jakby z takiej innej beczki, bo mówiliśmy tutaj, czy mówił pan profesor o Kresach Wschodnich. Ostatnio u nas w Szczecinie przetoczyła się fala dwóch spotkań dotyczących tożsamości Szczecina i Szczecinia. Chciałbym, żeby pan spróbował, bo nie wiem, czy może się to uda. W jaki sposób pan, patrząc przez pryzmat właśnie historyka, też zajmującego się geopolityką,
Co by pan powiedział właśnie szczecinianom, osobom stąd, jaką oni mają tożsamość? Ja nie mogę powiedzieć za kogoś, co ta osoba czuje czy myśli. Nie jestem komunistą, ani marksistą, ani żadnym innym takim. Natomiast mogę powiedzieć, co ja myślę na temat tego ludzi, którzy mieszkają na Kresach Zachodnich. Część ich duża wywodzi się z Kresów Wschodnich. Nie jestem taki jak świętej pamięci Sat Mackiewicz, który powiedział, na pytanie, czy pan widział Szczecin? On odpowiedział, do Niemiec nie jadę. Widzę miasto przede wszystkim nie jako skorupę pustą, bez ludzi, tylko widzę miasto jako ludzi. W związku z tym w miasto, czy w miejsce wlewają treść ludzie, którzy mieszkają. I to tętni tymi ludźmi. Jeżeli wasza drużyna piłkarska jest Pogoń, to jestem za. Znaczy, jest z Wielkiego Księstwa Litewskiego. A że to jest w Szczecinie, no to co z tego? My w San Francisco mamy Polonez, klub piłkarski. Gramy z Meksykanami innymi. Czyli ja, bo ja byłam od siatkówki, ale jest drużyna piłkarska. Dla mnie naprawdę nie ma różnicy, jak z większości swoich przyjaciół, rodziny i tak dalej mówię po angielsku, czy oni są w Australii, czy gdzie indziej, ale oni się uważają za Polaków. Właśnie niedługo będę jechał do Szkocji i tam taki jest mój wielki przyjaciel, który się nazywa Peter Stachura. Peter wyrósł na kolanach u generała Maczka, to jest syn wachmistrza 24 pułku Łanów, a jeszcze z nim nie mówiłem po polsku. Normalnie mówimy po angielsku, ale on się uważa za Polaka i koniec. Koniec. A tutaj państwo jesteście w Polsce. Więc nie ma takiego rozdziewu, jaki ja mogę doświadczać na całym świecie. Z osobami, które mówią i deklarują się z wyboru, że są Polakami. Tutaj państwo jesteście w obrębie państwa polskiego. Już trochę dalej, kiedyś pojechałem, zaprosił mnie profesor Żydziszek Krasnodębski do Bremy, tam jest uniwersytet i miałem coś tam, gadałem o czymś i spotkałem jednego z jego asystentów, już wtedy miał doktorat, Stefan, nie mówi po polsku, a mówi, że jest Polakiem. Mówi, że przestali mówić po polsku, jak tam u dziadka zabili Niemcy, a oni są z tej emigracji XIX-wiecznej do Zagłębia Rury. I jego wybór jest taki, że jest Polakiem i dopiero mógł skrzydła intelektualnie na tematy polskie rozwinąć, jak profesor Krasnodębski się tam pokazał. Ale to jest emigracja, a wy emigracją nie jesteście. To cokolwiek ze sobą przywieźliście, skądkolwiek państwo pochodzicie, no to taki Szczecin jest. No trudno, żeby się spodziewać, że oprócz ducha Sophie von Anhalt-Zerbst był ktokolwiek inny tutaj. Jesteście wy. Jesteście wy od wtedy, kiedy jesteście. W związku z tym każda kolonia, która się pojawia, odtwarza stary kraj. Każde wychodźstwo, nasze polskie wychodźstwo w Stanach Zjednoczonych, budowało sobie kościół. To było w większości od XIX wieku wychodźstwo wiejskie. Ludzie, którzy w większości nie mieli świadomości, że są Polakami, dopiero się dowiedzieli od księży, którzy byli zwykle endekami, że są Polakami. Także to bardzo dziwna mentalność tam powstawała w Stanach Zjednoczonych, gdzie jednocześnie chłopi zaczęli się identyfikować jako Polacy, jako Amerykanie. I bardzo trudno im rozróżnić między jednym a drugim. Ale po prostu tak rośnie świadomość. Ale tutaj do Szczecina przyjechali ludzie świadomi swojej polskości w większości wypadków. Także ja żadnych tutaj kłopotów nie widzę. Widzę takie pewne przytłamszenie, dlatego że to jest wszystko w cieniu Berlina, Warszawa daleko, to jest badziewie. Centralizacja związana z Warszawą jest przesądem komunistycznym i sowieckim, dlatego że PRL był budowany na paradygmacie sowieckim. Proszę państwa, przed wojną były rozmaite centra. Był Poznań, było Wilno, był Lwów, był Kraków, była też Warszawa. Tak, Katowice też.
ale szczególnie tam, ja wymieniłem tam, gdzie były uniwersytety. I to promieniowała, tutaj jest uniwersytet, więc w ogóle nie rozumiem takich kompleksów. W Lublinie też do mnie mówią, a co oni myślą o Warszawie? Co mi obchodzi? Jakbym mieszkał w Lublinie, to bym się zajmował sprawami lubelskimi. Dopiero potem na poziomie ponadregionalnym można się z Warszawą dogadać. Ale co to, Moskwa? Chan mongolski? I to też jest sprawą dla narodówki, żeby była duma regionalna. Proszę pamiętać, że gdy tworzono ruch narodowy, to było wszystko koła gospodyń wiejskich, harcerstwo, macierz polska, to było wszystko oddolne, a nie odgórne. Nie było tak, że przyszedł wódz Dmowski i się zachowywał jak Stalin. Nie! Kolesie i koleżanki przyszli do niego i powiedzieli, jest cała organizacja, która już była stworzona, tylko trzeba by było przepoić ideą. I wszyscy byli zsynchronizowani nie na podstawie knuta, tylko na podstawie wyznawanych ideałów. I to było zdecentralizowane, a jak trzeba było w harmonii się poruszać, to dysonansu nie było. Dmowski sam napisał, że nie było mnie w dumie w Petersburgu, bo byłem na zachodzie, a wszyscy głosowali i załatwiali sprawy tak, jak ja bym tam przewodził. Nie trzeba było w ogóle nic pilnować, bo byli zsynchronizowani na tej samej częstotliwości. Ale żeby to było możliwe, to były wszędzie małe ojczyzny i regionalny aktywizm, lokalny aktywizm i organizacja, działalność taka oddolna, a nie centralizatorska. I na tym też polegał ruch narodowy i to odróżniało ruch narodowy od takich socjalistycznych bytów, jak na przykład tu, po polsku będzie, wszystko dla państwa, wszystko w państwie i wszystko przez państwo. Kto tak powiedział? Socjalista Benito Mussolini. Mussolini! To nie był polski ruch narodowy. Polski ruch narodowy stawiał na grassroots, na oddolne działania. Proszę pamiętać, polski ruch narodowy nie stawiał na jakieś etatystyczne gigantomanie, tylko stawiał na państwo cegielskie, na wedla. Przychodzi komuna do wedla, w 45. otwierają z powrotem tą fabrykę i na masówce pierwszy sekretarz mówi, no, to teraz będziecie mieli przeszkole. A robotnicy mówią, przecież od 880 mam przedszkole, czy tam 870. Wielkie zdumienie. A gdzie wedla rodzina walczyła w Powstaniu Warszawskim? W jakiej organizacji byli? Batalion Gustaw NOW AK. Narodówka, tak, tak. Dlatego mamy też Szczeciński Klub Narodowy. Pierwszy, bo widziałem, że podnosił, a później kolega. Adam Wyszyński, Młodzież Wszechpolska. Ja mam takie pytanie, może jako od najmłodszego pokolenia narodowców, no może już nie najmłodszego, ale w każdym razie jednego z młodszych. Takie pytanie geopolityczne, ponieważ mówiąc tak głosem naszego pokolenia narodowców. Obecnie uważamy Stany Zjednoczone za siedlisko zła. Nawet mamy hasło USA Imperium Zła, które jest często wykrzykiwane na manifestacjach. Uważamy działania geopolityczne Stanów Zjednoczonych za burzące porządek na świecie. Również tą całą interwencję na Bliski Wschód, powiedzmy walkę o Europę. Jak i te wszystkie działania uważamy właśnie za złe i też w kontekście obecnych konfliktów na Bliskim Wschodzie raczej gdzieś tam sympatią, jak i wiele nacjonalistycznych organizacji europejskich przyglądamy się takim organizacjom jak Hezbollah czy rządom Bashara al-Assada, no mówię pod pewnymi względami. I pan profesor, jako osoba, która jest ekspertem w dziedzinie geopolityki,
jako osoba też mieszkająca w Stanach Zjednoczonych, jako osoba znająca ideę narodową, która nie jest tam buddystyczna, tylko realistyczna i dostosowuje się do określonej sytuacji na świecie. Co pan profesor uważa za właściwe dla narodowców? Jakie podejście geopolityczne? Również może w sytuacji za naszą wschodnią granicą na Ukrainie i w obliczu tego konfliktu. Okej, to najpierw disclaimer, czyli zastrzegam się, że kiedy Biały Dom przyszedł do nas i powiedziano nam, że chcą najechać na Irak, my byliśmy minority report, czyli my byliśmy tą częścią, która się nie zgadzała z taką decyzją. Z różnych powodów, ale przede wszystkim dlatego, że doktryna wojny sprawiedliwej zakłada, że muszą być wyczerpane wszystkie środki, zanim człowiek się zwraca ku przemocy. Oprócz tego dostali neokonserwatyści 34 powody, dlaczego nie można iść na Irak. Oczywiście zdenerwowali się i postraszyli naszych dobroczyńców. Powiedzieli, że jak ujawnimy to, upublicznimy to, naślą na naszych dobroczyńców fiskusa. Nasza uczelnia podyplomowa jest jedyna tego typu na świecie i my nie przyjmujemy pieniędzy podatnika, a utrzymujemy się głównie z datków patriotów. Rozumie pan, także to była bardzo ważna sprawa. Mimo tego zostaliśmy przy punkcie widzenia, że nie należy z taką wojną się bawić. Czy USA to imperium zła? Nie. Imperium USA nie jest imperium zła, natomiast dominujące elity Stanów Zjednoczonych są z piekła rodem, to znaczy z rewolucji kontrkulturowej lat 60. A cudzoziemcy, czyli tacy jak pan, z zewnątrz patrzą, co wyprawiają elity i myślą, że elity te są Ameryką. Natomiast normalni Amerykanie uważają, że my jesteśmy w niewoli, że po prostu siły zła przejęły. Mogą odwrócić tablicę i powiedzieć, dlaczego pan pozwalał komunie i postkomunie rządzić tutaj. Dopiero w tej chwili jakaś centrolewica przejęła władzę. Czy Polska jest imperium zła? No nieważne, jak można retroaktywnie wszystkich tutaj na sali obwinić. Amerykanie normalni są przerażeni tym, co się dzieje. Więc jeżeli chodzi o to, co się wewnątrz dzieje kraju, to bardzo często się słyszy, że się stajemy imperium zła z powodu tych wszystkich kontrkulturowych szaleństw. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Czy Ameryka jest geopolitycznie imperium zła? Nie. Ameryka, jeżeli chodzi o geopolitykę, jest w większości kierowana przez debili. To nie jest grzech. Ja nie wiem, jak się mówi, to jest sin of omission, not of commission, to znaczy jak się popełnia grzech świadomie, to jest najgorszy, a jak jest się debilem, to jest ten typ grzechu. Oni są po prostu debilami. Ci, którzy mają czas i pieniądze, żeby ubiegać się o władzę. I w związku z tym wygląda to szaleństwo, to jak szaleństwo i chaos. Ale to nie jest zrobione odwrotnie niż te eksperymenty rewolucji kontrkulturowej, to akurat nie jest robione świadomie. To są debile. Idioci i debile. Już nawet trudno powiedzieć. Mam takiego studenta, który jest z Sudanu, który przyjechał i mówił dokładnie tak jak pan. Pobył 2 lata, mówi, Jezus Maria, to są dzieci. Dzieci. I tak to wygląda. Na jakim poziomie to są ludzie? Jeden z moich przyjaciół, kolegów pracy, profesorów naszych ma doktorat z Oxfordu w studiach rosyjskich i jest jednym z najwybitniejszych analityków wywiadu wojskowego w sprawach rosyjskich. Jest ode mnie trochę starszy, 10 lat. Dave Thomas się nazywa, Dr. David Thomas.
i był niedawno w Białym Domu. Zrobił wykład na temat posunięć geopolitycznych Rosji, na co osoba numer dwa w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego powiedziała mu tak: "Dude, you're so cold war." To znaczy: "Facet, ale ty jesteś zimnowojenny." To jest przerażające, no to są debile, to nie są źli ludzie. To są osoby, które bardzo niewiele rozumieją. Byłem, kiedy to byliśmy, pod koniec lutego, ja i taki mój przyjaciel, też profesor u nas, dr Seb Gorka, to jest brytyjski wywiad, byliśmy na briefing, to znaczy robiłem wykład, on robił wykład, jeszcze trzeci, taki pułkownik O'Neill z doktoratem, który się specjalizuje w Chinach, i mówiliśmy o komunikacji strategicznej. Ja mówiłem o Rosji, Seb mówił o ISIS, to znaczy tym państwie islamskim, a pułkownik O'Neill mówił o Chinach. Od 9 do 3, do 12 mówiliśmy my. To było dla dyrektora Narodowego Wywiadu, co się nazywa Director of National Intelligence, i dla szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, czyli National Security Council. No i jak skończyliśmy mówić, każdy o innym temacie, ale mniej więcej tak samo, była przerwa, i potem wezwano do przedstawienia propozycji praktycznych ludzi z kapitalizmu politycznego, to znaczy znajomych Białego Domu i takich, którzy kontrakty dostają, bo oni mają to wdrażać w życie, więc to są ludzie z Madison Avenue, z reklamy, ze świata reklamy. Ogólnie bardzo ignorancy, nie znający historii. I oni powiedzieli tak: "No my chcielibyśmy dostać 5 miliardów dolarów, a? I nie spodziewajcie się żadnych rezultatów, bo tutaj dr Chodakiewicz mówił, że i pułkownik O'Neill, że to jest długoterminowa strategia." Pułkownik O'Neill wręcz powiedział, że Chińczycy mają 100 lat strategii, więc nie spodziewajcie się 5 miliardów, ale nie spodziewajcie się rezultatów żadnych. To był pierwszy na dzień dobry. Po drugie, następna osoba na tym panelu mówi: "No, najlepiej by było, abyśmy użyli algorytmy przeciwko ISIS." No wytłumaczę, o co chodzi. Jeżeli państwo kupują na internecie, jest taka firma, która się nazywa Amazon.com. Jak się tam kupuje, to ta firma zauważa, jakie macie państwo preferencje. Tam miętuski, majtki, baterie, i ta firma robi algorytm taki, żeby patterns rozpoznać w celach marketing i wysyła państwu propozycje. No to ci powiedzieli, że będą do potencjalnych rekrutów ISIS, tego państwa islamskiego, wysyłać takie same propozycje, jako żeby skontrować ich radykalizm. Po czym następna osoba, nie, po czym następna osoba przyszła, i zaczęła gadać o tym, co zrobić, się zaczęła chwalić, że doświadczenie jej firmy jest bogate, bowiem oni reklamowali Obamacare, czyli socjalistyczną opiekę zdrowotną Obamy. To oni mają występować przeciwko Chińczykom, przeciwko Rosji i przeciwko tym z państwa islamskiego. Ja się trochę zacząłem denerwować jako najmłodszy w grupie wysłanej przez dinozaurów. I mówię: "Ale co wy macie wspólnego, na przykład, jakie doświadczenie z terroryzmem?" Oni mówią: "No nie z terroryzmem, ale z ludobójstwem, z masowym mordem." No to już się ucieszę, bo ja uczę takie seminarium, które się nazywa Zapobieganie masowym mordom. Znaczy uczymy się historii, teorii, a potem moi uczniowie wyjeżdżają i czasami źli ludzie odchodzą. W Afryce szczególnie to się dzieje. No i się ucieszyłem, myślałem, że może się gdzieś spotkaliśmy, nie wiem, w Kongo czy gdzieś z tymi.
z tymi, którzy z kapitalizmu politycznego mieli zaprezentować. Oni mówią, tak myśmy pracowali nad sytuacją ludobójstwem w Darfur. Ja mówię, świetnie, ja się zajmowałem tym kryzysem, wywiad francuski w tym brał udział, bla, bla, bla. Ja mówię, a gdzie oni się zajmowali? Oni mówią, w Bostonie. Ja mówię, jak to? No tak, przygotowaliśmy plakaty, żeby skrytykować firmę Fidelity Mutual, je zawiesiliśmy w metrze w Bostonie, żeby wycofali swoje fundusze inwestycyjne z Sudanu. Tak, to jest śmierć zdrowego rozsądku. Pan swoją miarę przestawia do nich. To są debile. Ale w takiej skali globalnej ta polityka się wydaje świadoma, gdzie... Nie, bo debile, ja jestem w samym... Interesy. Jestem w brzuchu bestii. Ale przepraszam bardzo, panie profesorze, bo ja słuchałem 2 lata temu, chyba w lutym, profesor George Friedman z Stanfordu. Przedstawiał pewne wizje, tak mówił o tym, gdzie jeszcze nie mówiliśmy, to było 2 lata temu. Przedstawię się, Jarosław Muras. Słuchałem takiego wykładu profesora George'a Friedmana ze Stanfordu, który mówił o tym, że sytuacja pokoju w Europie tak długa jest czymś nienaturalnym. To jeszcze było przed napływem imigrantów, tych najeźdźców z północnej Afryki i z Azji. I właśnie niejako przepowiadał, a czytałem jego książki, przepowiadał niejako to, że po prostu to, co czeka Europę, to jest właśnie jakaś taka krwawa łaźnia. Czy zgadza się pan profesor z tym, że coś takiego, pomimo wszystko, pomimo tego o czym pan mówi, że ci ludzie, którzy może nie są spełna, inaczej, są niespełna rozumu, że mogą być po prostu w jakiś sposób kierunkowani przez ludzi, którzy mają w tym interes? Ja lubię George Friedman. Uważam go za człowieka dzielnego. Jest on jedynym publicznym intelektualistą w Stanach Zjednoczonych, który otwarcie broni admirała Horthy. Natomiast co do jego przemyśleń geopolitycznych, to są atrakcyjne, bo on zawsze chwali Polskę. Nie bardzo czasami wie, o czym mówi, bowiem na przykład opowiada, jak to Polacy z lancami szarżowali na niemieckie czołgi. Nie wiedział nawet, że to jest propaganda goebbelsowska, ale no, jest Amerykaninem pochodzenia węgiersko-żydowskiego. Jest raczej po stronie ludzi trzeźwych. Natomiast kiedyś się spytałem mojego przyjaciela, Paul Gove z CIA, co myśli o tym, co napisał George Friedman. A Paul powiedział tak, ty Marek, jak chcę wiedzieć, co Mossad ma do powiedzenia, to dzwonię do Mossadu. Także George Friedman ma podwójne denko również. Poza tym on jest z Teksasu i mówi szczególnie, że jest z Teksasu dlatego, żeby nie być w Waszyngtonie, bo w Waszyngtonie wymusili na nim polityczną poprawność. Otóż nie trzeba się wyprowadzać do Teksasu, żeby nie być politycznie poprawnym. Żeby skończyć to, co panu mówiłem, proszę sobie wyobrazić, że ja nie mam, jako jedyny, ja nie mam security clearance, czyli atestatu bezpieczeństwa, czyli nie mam dostępu do tajnych wiadomości. W związku z tym, jak kończy się spotkanie na pewnym szczeblu, to mnie wyrzucają. Ale ja jestem red team. Red team to znaczy, że ja mogę powiedzieć, co mi się żywnie podoba i ja nie pracuję dla nich, to znaczy nikt mnie nie może wyrzucić. W sensie z pracy. I oczywiście nie byłem już przy tym, kiedy decydowano technicznie, co zrobić z tymi wszystkimi informacjami i jak to ma wszystko wyglądać po tej debacie z debilami. 2 tygodnie potem Biały Dom wydaje oświadczenie. Nasza strategia komunikacji w stosunku do Państwa Islamskiego nie działa. Ale mamy nową, użyjemy algorytmy i nie wytłumaczymy, o co chodzi. Ja mówię, no znowu przegrałem, co za... No tak, dokładnie tak jest, to tyle będzie podatnika kosztować. Co za durnie. I jak ja bym naprawdę panu powiedział, tak jakby pan chciał, ale nie mogę, bo siedzę w brzuchu bestii i to widzę z bliska. To są po prostu debile, to są ludzie niekwalifikowani, niewykształceni. To są tacy jak tutaj lewacy.
których państwo ma... 68, mówimy o instytucji. Znaczy nie tylko w sensie Gramscian, ale w sensie takim, że żeby dojść na szczyty i być political appointee, bo ci ludzie, którzy mają polityczne funkcje, zawsze są ludźmi prezydenta. To nie są ci od spraw technicznych czy eksperckich. To oni spędzają bardzo dużo czasu, no chodząc na lunche, chodząc na obiady i na przyjęcia, się poznają ze wszystkimi. To znaczy, że nie czytają wtedy. Czy słyszeliście państwo, co ten debil Bill Clinton powiedział o Polsce? Może putinizacja Polski. A skąd to wie? Otóż jeden z jego doradców przeczytał artykuł pani Chruszczowej, profesor z New York University, wnuczki Chruszczowa, która napisała o putinizacji Polski i Węgier. On nic nie wie, tylko chciał się popisać, że jest przeciętnym amerykańskim inteligentem. A przeciętny amerykański inteligent jest zwykle lewakiem i debilem, ci, którzy czytają. Natomiast ludzie prości to się pytają, fajnie, w Polsce chodzą do kościoła? Chodzą. Tak jak w Ameryce? No jasne. Jest to imperium, jest jedynym nowoczesnym państwem, Ameryka, gdzie poziom uczestniczenia do kościoła jest prawie tak wysoki jak w Polsce. I Ameryka pokazała światu, że można się modernizować bez porzucania wiary. Oczywiście to można powiedzieć, że o, to jest badziewinne, bo katolicyzm co prawda jest największą chrześcijańskim wyznaniem, a tam jest wiele tych rozmaitych sekt i tak dalej, ale to jest wciąż chrześcijański. Nie tak jak w Europie Zachodniej, gdzie nie ma Boga. No po prostu jest nihilizm i pustka. Nie tylko wśród elit, ale jak państwo chcecie pochodzić sobie w rozmaite miejsca, nie muzułmańskie, ale do slumsów w Edinburgh czy w Glasgow, to oni tam klej wąchają, a Boga nie mają. Nie ma nic. W Ameryce tak nie jest. W Ameryce jest broń u normalnych ludzi i jest Pan Bóg. Im mniej wyedukowany, tym lepszy. Dlatego, że po 68 roku przejęli uniwersytety Gramscians. Są uczelnie takie jak katolicki University of Dallas, albo katolicki Christendom College, albo Patrick Henry College, czy Hillsdale. Jeszcze są takie getta, gdzie jest klasyczna edukacja, gdzie się uczy tak, jak powinno i w ogóle nie ma lewactwa. Ale większość uniwersytetów jest zupełnie opanowana. Przez debili. Mógłbym pana rozbawić, bo teraz są juwenalia. Kiedyś, jak byłem młody, piękny, to było 20 lat temu, ktoś mi zaproponował, że jest otwarcie w jednym z koledży małych w południowej Kalifornii. Ja tak się pamiętałem między różnymi, więc no to tam może też się zahaczę. I poszedłem i kazali mi powiedzieć, przesłuchuję, taka grupa tamtejszych profesorów, co ja bym powiedział, mi zadali temat, temat mi zadali, jak zły był kolonializm. No mówię, no rzeczywiście, była to największa katastrofa demograficzna, bo wymieniły się bakterie. I tubylcy nie byli przystosowani do europejskich bakterii, a Europejczycy nie, no i poza tym była eksploatacja, wykorzystywanie gospodarcze i tak dalej, i tak dalej. Ale mówię, w dzisiejszym Mexico City była stolica Azteków i tak się zdarzało, że ich system polityczny polegał na ściąganiu podatków. I część podatków była w formie ofiar do poświęcenia na ołtarzu tamtego Boga, który był wyrażony znakiem. Ustawili się na schodach do piramidy. Na górze łapało ich trzech czy czterech kapłanów, obezwładniało. Główny kapłan rozcinał i wyrywał im serce, pożerał, a potem zrywali skórę i ci kapłani zakładali na siebie i się tak zmieniali. Ci kapłani i potem zrzucali trupa, kurę wielkiej radości tłumowi. Jak Hiszpanie coś takiego zobaczyli,
co powiedziałem, no to ich wyżnęli. Po czym wprowadzono religię Jezusa Chrystusa i uważam, proszę Państwa, że to był postęp. No i naturalnie nie dostałem pracy. Mamy jedno życie, możemy żyć wesoło. Trudno, żebyśmy kłamali sobie. Także imperium zła tak, ale w innej formie niż Panu się wydaje. I to jest bardzo smutne. I chciałbym też, żebyście Państwo zapamiętali coś takiego w Waszyngtonie. W Waszyngtonie walka trwa stała, nie przeciwko republikanom czy przeciwko demokratom, tylko przeciwko partii głupkom, debili. A oni są z obu partii. Proszę zobaczyć. Wiecie Państwo, jak ten John McCain, myśmy się starali wpłynąć, żeby on tego nie zrobił. Namówił go koleś, Corbyn, inny senator, podczas lunchu, żeby podpisać list, że w Polsce jest źle. On w ogóle nie wiedział, co podpisuje. To jest debil kolejny. John McCain. I mówię to z całą odpowiedzialnością. Dobrze, u nas mamy takich intelektualistów jak Swetło, albo innych. No tak, ale no, oni nie decydują. To jest, wszystko jest zbyt skomplikowane. Bardzo często moi studenci odmawiają robienia map. Ja im przynoszę, kopiuję takie puste mapy, bez nazw, to jest z podręcznika do czwartej klasy, który jest nieużywany, i daję im. To jedynie harcerze i siły specjalne potrafią mi te mapy zrobić. No, że ich straszy, mówię, macie 10 minut, a to jest 20 stron map, ale potem mówię, że weźcie do domu i oni to mozolnie robią za nas sami. Robią, bo ja to wymuszam w swojej klasie o geografii i strategii. Proszę pamiętać, każde imperium patrzy się na sobie. Rzym się na siebie. Rzym się skupiał na sobie. Mówiło się po łacinie, w Rzymie i koniec. Nie interesowały języki nikogo, ani świat zewnętrzny. Tak długo jak było, byli niewolnicy, było jedzenie, było wszystko, to było im fajnie. Wykopaliska na terenie Pompeji i badania DNA, przepraszam, kubki, wskazują, że dieta przeciętnego człowieka była prawie tak samo dobra jak patrycjatu. To znaczy poziom życia był świetny, ale większość to były debile. No, rajcowało ich, że ludzie się na arenie wymordowali. Co to za cywilizacja? No i w Stanach Zjednoczonych mamy bakcyla prosperity. W związku z tym cywilizacja jest podobna. Po raz pierwszy od dwóch pokoleń w Stanach Zjednoczonych lud się może nażreć. Czy widzieliście Państwo przeciętnych Amerykanów? To dlatego, bo tyle pokoleń nie mogli zjeść, to teraz jedzą bez umiaru. Rozmaite patologie wpływają, to się w końcu wszystko oczywiście rozsypie. I będzie to wynikiem śmierci rozumu u ryby, która się zepsuła, a nie tego, że to jest imperium zła, bo tak akurat sobie wymyślono i konsekwentnie wprowadza się taką myśl w życie. To jest wynik debilizmu do dużego stopnia. Nie ma skojarzeń, jest śmierć zdrowego rozsądku. Kolejne pytanie, ale tutaj można się oczywiście odnieść też do Kazika Staszewskiego. On też śpiewał, że Ameryka też się sypie. Ale ja odpowiem teraz na geopolitykę, bo musiałem to wymyśleć. Widzi pan, to jest tak jak... Było takie złożone. Jak zacząłem badać Narodowe Siły Zbrojne, to tutaj po 89 zacząłem przyjechać i oczywiście miałem to, co na emigracji było, to oczywiście, jeżeli chodzi o dokumenty i to, co mi wszystko, co mi dano. Notabene dinozaurów naciągnąłem, żeby najpierw oddali archiwum Brygady Świętokrzyskiej do Orchard Lake, a potem to poszło do Polski, ale to też było straszne przeżycie. Pułkownik Bochum, który umarł w Los Angeles, nie pan Skarbek, znaczy nie oddał tych rozkazów operacyjnych, tylko są... Tylko jest część rozkazów. No, będę musiał to gdzieś wydłumać, nie wiem. Pani Skarbkowa chyba żyje teraz, ale jest niedołężna w Arizona. Pokolenie NSZ Chicago było ostatnio, powiedzmy pani Skarbek. No to fajnie. Żyje i... Ale nie daj rozkazów nie operacyjnych. Nie dała, pokazywała tylko serce, które dostał pokłon Koliszowy. Tak. A tak, no tak, to pokażę. Ale ma, także nie chcę, żeby... kiedy Bidula umrze, żeby rodzina spaliła albo na śmieci wyrzuciła. Tak też się staje. Tak też się staje, że umierają i rodzina mówi, what the hell is this? Wywalają. W każdym razie
chciałby pan wiedzieć o polskiej geopolityce. Tu się nic nie zmieniło. Polska jest między Niemcami a Rosją. Zadaniem Polski w najlepszym wypadku jest handlować ze wszystkimi i się kolegować ze wszystkimi. Sprzedawać co tylko można, żeby Polska na tym jak najbardziej zyskiwała. A jeżeli chodzi o kombinacje geopolityczne, to Polska ma mały wybór, bo jest słaba i nie może się obronić. Będzie się mogła obronić, jakbyś miała broń nuklearną. Powiem Państwu taką anegdotę, bo ludzie myślą czasami o broni chemicznej, biologicznej. Nie, to są straszne rzeczy, trzeba zapomnieć. Stany Zjednoczone zrezygnowały z rozwoju broni ofensywnej, biologicznej i chemicznej w 70 roku, za prezydent 69, za prezydentury Nixona. I ktoś się spytał prezydenta Nixona, no przecież ci Sowieci mają anthrax, te węgry, to się chyba nazywa. I cuda jakieś, straszliwe bronie chemiczne i bakteriologiczne, no co to będzie? A prezydent Nixon odpowiedział, bundukiem. Wystarczy mieć broń jądrową, po co tam się bawić w inne rodzaje broni i mówię o broni masowego rażenia. Więc jak Polska będzie miała broń jądrową, to wtedy Polska będzie miała ruchy. Naturalnie, żeby broń jądrową uzyskać, należy popierać w Polsce pokojowe użycie energii atomowej. Tak, a nad swoim pracować. Tak, no trzeba zawsze. Jak ile? Żadna broń, to jest po prostu ciepło, ciepełko. Wyrażone w formie słoneczka z uśmiechem takim najlepiej. Ktoś musi to propagandowo opracować, ale cel jest taki, żeby tutaj nikt nie przyszedł, nikogo nie gwałcił, nie mordował i nie rabował. Wara. A jedyne posiadanie broni nuklearnej i woli do jej użycia będzie oznaczać u sąsiadów, że nikt się nie będzie do Polaków przyczepiać. Bo Polacy są wariaci, kochają niepodległość i wolność i to zrobią. A jak do nich nikt nie przychodzi, no to w porządku, tego nie zrobią. A jak ktoś pomyśli, o tutaj są kłopoty, bo nasze rakiety to za mało, a Ruscy tyle mają, a Niemcy jeszcze tyle. Kochani, mamy takich znajomych w Ameryce, to jest firma w Kalifornii, która potrafiła zminiaturyzować reaktor nuklearny, który pasuje na ciężarówkę i ten reaktor może ogrzać 80-tysięczne miasteczko. Ja się ich spytałem, a można to w walizkę wsadzić? Oczywiście, że można. A można walizkę postawić na dworcu w Berlinie? Czy w Moskwie? Oczywiście, że można. Także proszę się o rakiety nie martwić. Where there is a will, there is a way. To wszystko można zorganizować, jeżeli się chce. Czyli pierwsza rzecz o polskiej geopolityce to jest, czy Polska ma być podmiotem, czy nie. Czy Polska sama sobie może dać radę, czy nie. Jeżeli sobie Polska nie może dać sama radę w tej chwili, no to niestety jesteśmy skazani na egzotyczne sojusze i stąd ja ciągle gram na skrzypcach i prawie o sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Tylko prawdę powiedziawszy, to większość w Ameryce ani nie wie o Polsce, a jakby się tak przycisnąć, to ich nie bardzo obchodzi bronić Polski. Staram się od wielu lat załatwić to, żeby tu były wojska. Dlaczego? Polska się sama obronić nie może. A jakby były tutaj wojska amerykańskie, najlepiej z rodzinami gdzieś tam w Koszalińskim, Białostockim i Rzeszowskim, to by było co? Zakładnicy. Zakładnicy. Potykacz. Tak jak w Korei. Przecież wiadomo, że Chiny czy Korea tak by rozwaliła 40 tysięcy amerykańskiego żołnierza, którzy stacjonują w Korei Południowej, ale to są zakładnicy. Jeżeli tutaj ktoś krzywdę zrobił amerykańskim żołnierzom, to by się wtedy dopiero w Ameryce lud zdenerwował. Wtedy by chcieli bronić Polski. Takie jest podejście. I to jest taka opcja. Inna opcja to jest szukać przymierza z Rosją. Ale jak wiadomo, Rosja nie potrafi traktować nikogo jako partnera juniora. Nigdy w historii Rosji nie potraktowała nikogo jako partnera juniora. A poza tym kombinacja z Rosją przeciwko Niemcom, czy z Niemcami przeciwko Rosji, to znaczy, że otwiera to wrota do porozumienia się silniejszych między nami. Proszę zobaczyć, jakim nonsensem była polityka balansowania. Polityka balansowania przed wojną działała tak długo, jak tamci nie zdecydowali się zwrócić przeciwko Polsce. A na początku Hitler obciął prawie całkowicie antypolską propagandę, którą prowadziła
szowinistycznie liberalna Republika Weimarska i zakazał swoim narodowym socjalistom pluć na Polskę publicznie. Zakazał. Bo chciał, aby Polacy z nim poszli na Oskar. Jak Hitler oferował Polsce Ukrainę i dostęp do Morza Czarnego, to Stalin do Polski łapki wystawił i powiedział: to co, wy weźmiecie Litwę i połowę Łotwy, a ja wezmę połowę Łotwy i Estonię? I Polacy powiedzieli to samo. Nie, to była polityka balansowania. W Polsce, w sytuacji Polski nie ma żadnego dobrego wyboru geopolitycznego. Nie ma. Dlatego Polska musi być silna, musi być mocarstwem. Ale na początku musi siebie sama zreperować. Wciąż tu jest postkomunistyczny syf. Wciąż tu jest liberalizm, który drąży Polskę. Nie liberalizm w sensie wolności, tylko w sensie wolności poniżej pasa. Wrozumiany w amerykańskim stylu, tak. Czyli nowoczesny. Nowoczesny PL. Także zadaniem polskiej geopolityki jest przede wszystkim siedzieć cicho, dopóki się nie jest silnym. Budować siłę, polską siłę. Do tego narodówka, to znaczy mobilizować się oddolnie i budować społeczeństwo obywatelskie. Nie, żeby Fundacja Sorosza budowała, bo wtedy wybuduje karykaturę. Chodzi o to, żeby były inicjatywy lokalne i regionalne. Żeby organizowano się, żeby trzymano się do kupy. Żeby rosła siła. A w tym armia, i to tutaj trzeba pomyśleć. Trochę pomagam. Teraz zastanawiają się, w jaki sposób uzbroić polską armię. Państwo wykładacie na to 20 miliardów dolarów, tak? A mam nadzieję, że będziecie wiedzieli, co kupić. Proszę unikać egzotycznych systemów bardzo drogich. Jakichś pancerników, krążowników. Gawrona mi za mało starczy. Ja nie wiem, czy gawrona, czy nie gawrona. W każdym razie w tej chwili najbardziej efficient są indywidualne systemy obronne. Jeżeli chodzi o marynarkę wojenną, to podwodne łodzie, jakieś szybkie ścigacze, indywidualne systemy broni, no powiedzmy Dragon Tooth, rozmaite wyrzutnie indywidualne. Kalkulacja jest bardzo prosta. Rakieta Exocet, która rozwaliła brytyjski krążownik, kosztowała 120 tysięcy dolarów. Krążownik bodaj 3 miliardy. Jedna rakieta. Rakieta Stinger, która rozwala każdy helikopter, 60 tysięcy. Helikopter 120 milionów. Taki bojowy. Po prostu decentralizacja, obrona terytorialna. Armia obywatelska przez obronę terytorialną. Powinna być armia obywatelska, bo wojsko również wychowuje tych, którzy olewają. Tak to się przynajmniej nauczą czyścić buty i wstawać na czas. Dyscyplina, po prostu dyscyplina. $20 miliardów, proszę to wydać w sposób mądry. Proszę to wydać w sposób mądry. Będą pośrednicy tacy, że państwo nie macie pojęcia, którzy będą usiłowali wytłumaczyć, jak bardzo są potrzebni, a zwykle nie są. Najgorszym kłopotem, który państwo macie w tej chwili, to jest transfer technologii. Sztuczka polega na tym, pracowaliśmy nad takim projektem, jesteśmy szkołą, więc my nie możemy za nic brać pieniędzy. Natomiast możemy urządzać seminaria i uczyć takich rzeczy, jak to się robi w Waszyngtonie. Transfer technologii jest najtrudniejszą rzeczą, bo nawet sojusznikom się niechętnie daje. Ale jeżeli Polakom się uda wykombinować coś takiego, że na przykład w Szczecinie powstanie fabryka podzespołów do dronów i fabryka matka będzie, nie znaczy, że w Szczecinie nie może powstać,
będzie fabryka matka w Stanach Zjednoczonych, to kongresmeni i senatorzy z tego dystryktu będą bronić Polaków i Polski. Jest automatyczne lobby za darmo, bo ci z amerykańskiej firmy będą chodzili do swoich i mówili, ty stary, przyczepili się do Polaków, a tam my mamy fabrykę. Także można to jakoś wykombinować, tylko że to naprawdę trzeba bardzo dużo cierpliwości i ludzi, którzy się znają na tym, jak to robić. Dzisiejszy MON robi na to, daje na to szansę. Teraz wojsko płaci za nabój do 7,62 3 zł ponad, a normalnie jak ktoś ma patent strzelecki, może kupić za 90 groszy. Także, jak powiedział generał Petrzewicki... W tej chwili jest audyt wszystkiego. Ja nie wiem, jak i kto jest merytorycznie przygotowany. Znam, no, oprócz szefostwa, znam akurat kilka osób, z którymi pracuję już z 20 lat. Także niektóre osoby były w Sandhurst, trochę się więcej znają, ale to trudno powiedzieć. Trudno też powiedzieć... Pytania po kolei. Trudno też powiedzieć, w jaki sposób są ustawione przetargi. Nie wiem. Trzeba wiele... To już... Nie mam wystarczającej ilości dowodów. I w tej chwili zdaje się, są bardzo głębokie zmiany personalne. To może być dobre w tym sensie, że przygotowuje pole do popisu, a nie musi być dobre, bo jak nie ma byle jakich, kim zastąpić, mówią, że wszyscy są młodzi. Nieważne, no małolaty zawsze są lepsze, jeżeli chodzi o dynamiczne zmiany, bo niewiele rozumieją. Natomiast są bardzo napompowane sobą i przekonane o swojej słuszności. Także ja jestem jak najbardziej za małolatami, ale nie wiem, bo kilka osób musi być bardzo merytorycznie przygotowanych. Takiego prezydenta tutaj mieliście, nazywa się Kwaśniewski, tak? To przychodzi do mnie kiedyś Radek Sikorski i mówi, ty Marek, czy prezydent coś obiecał temu Kwaśniewskiemu za to, że Polaków do Iraku wysłał? A mówię, nie, bo słyszałem jakieś ploty. Czyli mówię, no załatwię swoim kolegom wizę na 10 lat. Tak. Debil kolejny. Kolejny debil. Wysłał Polaków do Iraku za nic. I Polska straciła kontrakty z krajami arabskimi. I nie zyskała. A potem się tłumaczył, że Amerykanie nie chcą sprzedawać broni. A kogo przysłaliście z waszego przemysłu zbrojeniowego do Stanów Zjednoczonych, żeby starał się o kontrakty? No ubeków przysłaliście. Ubeków przysłaliście. A moi koledzy wydawali certyfikaty bezpieczeństwa. Jeżeli Biały Dom nie powiedział, że Polakom trzeba dawać, tylko że Polacy mają porówno stawać do konkursu, to po pierwsze ci PRL-owcy, ubecy, co przyjechali, nie wiedzieli, że trzeba wziąć małą firmę amerykańską, która by całą robotę zrobiła i udawała, że to jest polsko-amerykańska inicjatywa i się daje im jakieś tam 10 czy 15% za kontrakt na uzbrojenie armii Iraku, żeby Polacy mogli swoją broń sprzedać. A było zapotrzebowanie. To ci ubecy byli durniami z PRL-u i się nie wyznawali na tym. To jest numer jeden. A numer dwa, czy myślicie, że moi koledzy dadzą im ubekom, z którym walczyli, przeciwko którym walczyli jako kagiebistami w czasie zimnej wojny, że im dadzą certyfikaty koszerności? Absolutnie nie. Z takimi ludźmi się nie handluje. Chyba że prezydent Stanów Zjednoczonych powie tak, on by tylko powiedział tak, gdyby Kwaśniewski coś takiego postawił. A ten nie wiedział, jak to się robi. Muszę się dziwić, że nic nie dostała Polska na to, jak ma niekompetentnych. Teraz Radek Sikorski był kiedyś guru, bo znał angielski. Teraz już jest 200 tysięcy osób, które na tym poziomie zna angielski. I dzięki Bogu. W związku z tym nie mam dowodów, nie mam amunicji intelektualnej, żeby powiedzieć tak czy owak. Zobaczymy, co będzie. No w końcu, jak się jest chrześcijaninem, to nie jest się Markiem Aureliuszem. Mieć jakąś nadzieję. I teraz jest lepiej. Są młodzi. Młodzi, którzy są już inaczej wychowani, inaczej się zachowują, pokazują inicjatywę. I są dynamiczni. Czy to wystarczy za tym rozdaniem? Jak nie, no to przyjdzie narodówka. Macie 20 lat,
żeby czytać i się przygotowywać. I wdrażać, ale przede wszystkim czytać. Jeszcze raz czytać i jeszcze raz czytać. Uczyć się. Proszę pamiętać, że ruch narodowy to był ruch intelektualny, który zrozumiał te wszystkie uwarunkowania, o których ja mówiłem w XIX wieku. Bardzo skomplikowane procesy. Już nie mogę mówić o gospodarczych, kulturowych i tak dalej. Tak, tak. I tu się zaczyna. Skąd pochodzi słowo kapitalizm? Głowa. Kapita. Głowa. O! Tu się zaczyna. Tu się zaczyna wszystko. Co jest napisane w Biblii? Najpierw było co? A jakie słowo po grecku? Logos. Dokładnie tak jest. Od tego się zaczyna. Jeden z małolatów mi powiedział jakieś 2 lata temu, nie, co tam, powinniśmy się ubierać w takie, nie, całe mundury, nie tam z opaskami. Bo dynamika Marszu Niepodległości zmieniła wszystko. To znaczy co? To tak narodówka będzie tylko maszerować? To jest znowu rocznicowość. Narodówka powinna tworzyć przyszłość. A żeby tworzyć przyszłość, trzeba wiedzieć, o co chodzi. I zbadać wszystko dogłębnie, wywalić to, co nie pasuje i zachować to, co trzeba mieć. I to jest bardzo często trudne, dlatego że symbole nie tylko określają, stare symbole wskazują na kontynuację. A co jest, jak symbole zawadzają? Na przykład proszę sobie wyobrazić, że ja, ze względu na mój nacjonalizm jagielloński, chciałbym propagować, żeby moja orientacja polityczna obiera się w konturze z malinowymi wyłogami, tak jak w moim rodzinnym województwie mścisławskim. I żeby odtworzyć samorządowość Rzeczpospolitej Szlacheckiej. To mnie by rajcowało. Prawda? To byłby pewien anachronizm. Byłoby ciekawie i wesoło i bym nawiązywał bezpośrednio do tradycji, robiąc po prostu rezurekcję starej Rzeczpospolitej w tej formie i treści. No, a jednocześnie chciałbym zachować to, co kocham ze starej Rzeczpospolitej i chciałbym to przedstawić Państwu, przecież byście mnie wyszydzili, nie? Jak tam opowiadam o tych kresowych tematach, to jest fajnie, ale jakbym zaczął wymuszać, czy też starać się Was zachęcić do tego, żebyście w konturzach chodzili na co dzień, no to no stary, no co Ty opowiadasz? A tutaj przychodzę, patrzę, małolaty się przebierają za dziadka Fabianiego i się nazywają ONR. A po co? Przecież to jest w tym momencie, albo Młodzież Wszechpolska. Kochani, wy w tym momencie przejmujecie cały bagaż lat 30. Zobaczcie na lewaków. Oni już nie mówią, że są trockistami. Oni mówią, że są wesołkami. Prawda? Już nie mówią, że Stalin jest Bogiem. Robią dokładnie to samo, tylko się nazywają inaczej. Ich tradycja też w sensie ontologicznym, w sensie kosmicznym pochodzi z bardzo starych czasów, tylko on ich odszatana. Nasza nie. Wprost przeciwnie. Także ja rozumiem dlaczego, bo w Polsce było 2 wrogów i narodówka walczyła przeciwko brunatnym i czerwonym. W związku z tym nie ma kompleksów. Nie kolaborowała nikt, nie poniósł takiej ofiary krwi jak narodówka. Najwięcej trupów z obozu narodowego, ze wszystkich polskich obozów politycznych razem wziętych. Nikt więcej nie stracił, więc nie ma się czego wstydzić. W związku z tym małolaty mówią, no jasne, to będziemy ONR. No jasne, to będziemy Narodowe Siły Zbrojne. To powinno istnieć jako muzeum i punkt odniesienia, jako kolejny krok. Począwszy od chrztu Polski i wszystkich innych rzeczy. Ale odtwarzać województwo mścisławskie w XXI wieku, no to nie jest najbardziej elastyczne. Teraz już za późno, znaczy wasze dzieci będą robiły inną narodówkę. Nawet na Węgrzech ci się wstydzili nazywać strzałokrzyżowcy, bo oni z Niemcami kolaborowali i Żydów mordowali. A wy nie. A wy wprost przeciwnie. I wy nie macie się czego wstydzić, jesteście dumni z tego, że wtedy, kiedy było trzeba, ci, na których się powołujecie, stanęli przeciwko Stalinowi, Hitlerowi. W
wszędzie indziej w Europie wstyd. Wszędzie indziej, oprócz w Polsce. Także tutaj jest trudniej być pragmatycznym. Wszędzie w Europie ludzie nawiązujący do radykalnych narodowców schowali się. Wszystko pozmieniali. Szyldy, tytuły, wyginają się, śpiewają Abbę. Ja wcale nie żartuję. Marine Le Pen, jak chodzi na karaoke, to śpiewa nam Dancing Queen. Nie śpiewa, nie co, Coral Sol con la camisa nueva. Ja to śpiewam, ale ja mogę. Tak. Okej. Okay. To może jeszcze ostatnie chociaż pytanie, bo już czas zbliża, można jeszcze będzie zadać przy podpisywaniu książek. Nazywam się Tomasz Dorosz, jestem z ONR-u. I powiedział Pan coś bardzo fajnego na temat tego pochodzenia Polaków, narodowców. Szkoda, że nie mamy takich spotkań codziennie, przynajmniej przez tydzień, by że moglibyśmy pójść dalej. To by było nudne. No nie wiem, ja bym przychodził. To w takim razie zapraszam Pana do nas na uczelnię. Mamy staż, internship. Trzeba mieć bilet do Ameryki i trzeba mieć kilka marynarek i koszul z krawatami. No nic, moja siostra się wybiera do Los Angeles, to może... Coś... No, no to my jesteśmy po drugiej stronie. W każdym razie mam takie pytanie, no bo tutaj właśnie pokazane było bardzo dobrze, że ta kwestia etniczna krwi nie jest tak ważna, tylko ten duch. No to duch. U nas się określa właśnie, jak Pan powiedział, kultura, u nas to się ogólnie my mówimy duch, nie? Że jeśli ktoś się czuje Polakiem, no to nim jest. Ja sam mam nazwisko Dorosz, pochodzenie niemieckie, wielu kolegów też ma, wiadomo, krecka, także tradycje w ONR-ze trwają. No więc dobrze, będziemy to jest jednak... w gazecie wyborczej zwalić wszystko na Niemców. No, oczywiście. W każdym razie to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że wiele osób, wielu działaczy narodowych wyznawały, no mimo wszystko, różne poglądy, jak to się mówi. Oni w tej całej otoczce bycia Polakami, bycia narodowcami, w wielu kwestiach ustrojowych, gospodarczych, społecznych wyznawali różne, powiedzmy, izmy. To właśnie, czy uważa Pan, że dzisiaj problemem obozu narodowego, środowisk narodowych w Polsce, bo my też dążymy do tego, żeby wytworzyć jakiś nowy ruch narodowy. To nie chodzi o to właśnie, żeby maszerować z falangami i bawić się w 34 rok. Naprawdę nam nie o to chodzi, tylko chcemy stworzyć coś, co w jakimś tam planie, w jakiejś tam działalności doprowadzi do tej budowy Wielkiej Polski, tak? No chcemy tego i jakoś staramy się do tego doprowadzić. Ale czy problemem dla tego środowiska Polaków, prawdziwych Polaków, tych duchowych Polaków, Czy nie jest problemem właśnie zabawa w różne izmy? A ja jestem konserwatywnym liberałem, ja jestem republikaninem, ja jestem prawicowy, monarchista, ja się będę kłócił i tak dalej. Każdy założy swoją organizację, każdy założy swoją endecję, każdy założy swój ruch narodowy i będziemy się wyżynać w organizacjach po 100 osób. Czy to jest... Mi się wydaje, że to jest zupełna sprzeczność z tym, co mówił Dmowski. Z tym, co pisał, z tym, czego uczyli narodowcy i wbrew pozorom nawet ten ONR, niby oceniany jako najbardziej skrajny, ten takich osiłków, którzy niby tylko tam się bili z Żydami na uniwersytetach, to tak naprawdę Tadeusz Bludziński, odrodzenie idealizmu politycznego, jakby to nie było oderwane od jakiegoś, powiedzmy, pragmatyzmu, no to on sam tam mówił, że odrzućmy nacjonalizm, tak jak odrzuciliśmy liberalizm, każdy inny izm i twórzmy coś naszego polskiego, bo każdy nacjonalizm się różni od siebie, jak tańce ludowe, tak jak same narody się różnią, tak? My mamy swoją myśl narodową. Niemcy, jak mieli pana Hitlera, bo w Niemczech nie ma idei, tylko tam jest regulamin. Jak mieli Hitlera, no to każdy z prawą rączką do góry, tak? Jak mieli, jak mają teraz komunistów, no, czy tam powiedzmy tych mentalnych marksistów, żeby już tam nie popadać w takie określenia, marksistów, kulturowych marksistów. Kulturbolszewizmus. No to jeśli takie osoby rządzą, no to nawet ksiądz w kościele powie, że pedał jest dobry, tak? No bo tak trzeba. Więc każdy naród się różni, co za tym idzie, nacjonalizmy są różne i ta nasza idea zawsze opierała się tym izmom. I czy to nie jest, jak tego nauczyć ludzi? Czy jak pan, ma pan jakąś receptę, czy pan nie uważa, że to jest właśnie największa bolączka narodowców, narodówki, jak pan to określa, te izmowanie, te kłócenie się i dzielenie w pewien sposób. Łączenie przez podział. Nie?
W Izraelu mówi się 3 Żydów, 5 partii politycznych. Chyba to splagiatowali stąd. Na początku zacytuję Benito Mussoliniego, który powiedział: NSDAP to jest ruch polityczny homoseksualistów. To jest autentyczny cytat. Jest taki profesor w Izraelu, który napisał książkę pod tytułem The Pink Swastika. Proszę ją przetłumaczyć na polski, jak będziecie Państwo mieli ochotę. I w tej książce argumentuje, że lata 20. i początek 30. w Niemczech to jest walka między wróżkami a przypakowanymi. To znaczy dwie orientacje homoseksualne. Wróżki to są dzisiaj nazywani gej. Oni mieli ideologię wesołkowatą, są wesołkami. Natomiast ci przypakowani robili swoje i stworzyli, kierowali wielkim ruchem politycznym. No to ja sobie nie żartuję. Świętej pamięci pani Zosia Korbońska powiedziała mi, że jak ją pan Stefan zabrał na podróż poślubną, to było 37 czy 8 rok, przejeżdżali przez Berlin, się zatrzymali w takiej dzielnicy, gdzie widziała, mówi, ci w tych brunatnych mundurach za rękę chodzili tam ze sobą. Tak. Jeżeli chodzi o homoseksualizm, proszę pamiętać, że Pan Bóg wszystko stworzył, łącznie z homoseksualistami. Homoi to znaczy ten sam, w każdym właściwie zestawie gatunku i rodzaju, nie tylko ludzkiego, między 1 a 3% jest ekscentryczny, homoi. I oni są w naturze, bo Pan Bóg ich stworzył, a oni są kontra natura, bo jak są homoi, to się nie rozmnożą, no chyba, że przez pączkowanie. Ale wśród pingwinów, wśród koników morskich 1 do 3%. Kłopot polega na tym, że jak się robi z tego ideologię wesołkowatą, no to osobniki rodzaju ludzkiego o słabszej sile i wierze ulegają temu. Ja to mówię z całą odpowiedzialnością, bo jak byłem młody, piękny, to dorastałem w San Francisco. Jak w mojej pracy, pracowałem w Neiman Marcus, w takim sklepie, to tylko ja i szef bezpieczeństwa byli nienormalni. Było ponad 300 pracowników, połowa kobiety, a druga połowa chciała być kobietami. I codziennie słyszałem, jak ja sobie zaprzeczam, że nie wiem, co to jest, nigdy nie spróbowałem. Ja mówiłem, stary, wiesz co, ja nigdy nie włożyłem łba do pieca, to włożyłem do pieca, powiedz, jak to jest. Nie muszę próbować, że wiem, że czegoś nie lubię. Prawda? Miałem nawet, dali mi klucz do łazienki dla executives, jako jedynemu pracownikowi, bo nie mogłem iść do łazienki, mi wsadali łapy pod ten, nie można się w ogóle skoncentrować na niczym. I mówiłem to na przedmieściach San Francisco, co się dzieje, to było 30 kilka lat temu, mówiłem rodzinie mojej, przyjaciołom, co się dzieje, to tylko mój wicerodzic mi wierzył, bo widział takie rzeczy podobne w obozie koncentracyjnym Miranda del Ebro, a normalni Amerykanie nie wierzyli, że taka patologia może istnieć. W tej chwili jest to norma w każdym amerykańskim mieście. Dlaczego? Dlatego, że ludzie dobrzy żyją według zasady live and let live, to znaczy żyj i daj innym żyć. A źli, lewacy, nikomu nie dadzą żyć. Jak się im palec da, to odgryzą całe ramię. I to trzeba zatrzymać, ale trzeba też wiedzieć zadanie dla ruchu narodowego. W jaki sposób się na to patrzeć? Bo jak się powiada pedał, to się odraża również tych, którzy no tak i Pan Bóg zrobi. A po co? Ja tylko 1%. Jedno tak, ale 1 do 3%, ale zasada jest taka, że nie robimy krzywdy nikomu jako chrześcijanie, chyba że ktoś podpalnia, się mu daje w dziób. A jak nie podpalę, jest takie jak jest, no to co? A jak usiłuję to narzucić na moje dziecko, no nie, liberum veto. Czegoś takiego nie będzie. Pedofilia nie jest za mojego życia. Nie będzie obowiązkowa. Okej. Co? Rozumiem, że Pan pyta, co ma robić ruch narodowy. Otóż Państwo sami musicie sobie wymyśleć. Ja mam mogę opowiedzieć o historii, o tym, w którą stronę idą dzieje, bo w Imperium Amerykańskim to się toczy, ale Wy jesteście tutaj i musicie sami wymyśleć. Ja akurat się nie martwię, że jest tak wielki pluralizm w ruchu narodowym i jest naturalne też, chociaż szkoda, że każdy chce być wodzem.
a nikomu się nie chce posprzątać, ani śmieci powynosić. Ale już taka jest natura ludzka. To się zmieni, bo musi się zmienić, albo to wszystko padnie. Jak narodówka ma przyjąć od centro lewicy obowiązek władzy, to przede wszystkim musi być przygotowana merytorycznie. To znaczy w zdrowym ciele zdrowy duch, można dalej ćwiczyć i latać na stadiony, wszystko w porządku, a przede wszystkim trzeba uczyć się i czytać. Uczyć się i czytać. Być bezwzględnym wobec siebie. Wobec siebie samych. Potem należy podjąć odpowiednie decyzje. Mi się wydaje, że wyzwania są dwojakie. Oprócz geopolityki są wyzwania wewnętrzne. Narodówka opiera się na pewnym pojęciu, kto to jest Polka i Polak. No i w jaki sposób możemy stwierdzić, co to jest, kto to jest, czy co to jest Polka czy Polak? No tylko i wyłącznie, jeżeli zrobimy tą kontynuację, czyli stwierdzimy, że jesteśmy tym, czym byliśmy, ale dostosowani do jakichś nowych form, bo przecież zamieszka pierwszego elektryczności nie było, prawda? Jeżeli mówimy o ciągłości, to znaczy nie możemy się zgadzać na dramatyczne zerwanie z tradycją. Dlaczego pana dziadek, pradziadek sprzeciwiał się komunie? No bo komuna polegała na tym, że obiecywała wyprodukować nowego człowieka. Jak nowy, to znaczy zrywający z polskością i z całą tradycją cywilizacji łacińskiej, prawda, jak nowy. A my mówimy, zachowujemy to, co jest najlepsze i żeby w nowym kształcie to samo przeszło dalej. To jest bardzo trudno, bo łatwiej jest olać, wyszydzić, prawda? Nawet wprowadzić taką atmosferę, że pan jest zażenowany, żeby mówić, że walczy o Wielką Polskę. A dlaczego zażenowany? Mówi się to wprost. Oto przykład, jaka ma być skarbowa ciała, to już jest. Post-PRL. Tam, gdzie jest wielkość, to się wyłania Polska. Przede wszystkim trzeba przywrócić znaczenie słów, żebyśmy się zaczęli porozumiewać. To, że jest tysiąc orientacji, nie ma w ogóle znaczenia w pewnym sensie. Na przykład, pamiętacie państwo grupę profesorską przed wojną? Oni byli ekonomicznie libertarianami w Stronnictwie Narodowym. Ale właśnie o to mi chodziło. W ONR-ach, wtedy byli różne poglądy, ale no, w ramach jednego obozu. Tak. Natomiast dzisiaj... Ale też był podzielony. Nie, właśnie obrażali się starsi, że młodzi w stronnictwie chcieli robić to, a młodzi się obrazili na to, że część wyszła i zrobiła ONR. No to podziały polityczne zawsze będą. Chodzi o to, żeby była kultura jedna. Kultura, nie tylko duch. Duch to jest paliwo, które napędza nas, ale ramy, w ramach których się porozumiewamy, ten balon nasz, to jest kultura. I pędzimy na gazie wewnątrz tego balona. To znaczy, jak ja powiem czerwone, to pan wie, co ja mam na myśli, prawda? Bo to jest ta sama kultura. W tej chwili z postmodernizmem i z nihilizmem są usiłowania zniszczenia jakichkolwiek punktów odniesienia. A z dynamiki rewolucji wynika, że nihilizm i niszczenie prowadzi do tego, że ktoś będzie potem budować jakiś nowy ład, który nam się nie będzie podobać, bo on nie będzie kontynuacją. Będzie znowu nową próbą wynaturzenia. Już eksperyment był. Eksperyment wszędzie. Na prawie całej planecie. Czy wiecie państwo o tym, że w Kambodży nie wierzą mi dzieciaki, że komuna ich połowę wymordowała, tego narodu, 1/3 do połowy. A jednocześnie właściwie nikt nie może mi przedstawić swojego wujka albo cioci. I nie rozumieją dlaczego. A kto rządzi od 35 lat? No post-Kperu, taki, który się przeciwko Pol Potowi zbuntował, Wietnamczyków. Czy rozumiecie państwo? Polska żadnych problemów nie ma w porównaniu z tym, gdzie była komuna wszędzie indziej. Tu jest najlepiej ze wszystkich miejsc. Jest syf, tak, jest paskudnie, bo jeszcze są te
mentalne naleciałości i kleptokracja. Ja zawsze marudzę, no nie możemy iść do państwa Ossolińskich, żeby wam stypendia dali, bo nie żyją, a komuna ukradła własność prywatną i nie było restytucji mienia. No co z tym wszystkim zrobić? No są takie wyzwania. Powtórzę mój pomysł, mówię to o tym od 25 lat. Proszę zajrzeć w Księgi Wieczyste Szczecina. Narodówka zaglądała? Kto tam jest wpisany? Na Śląsku, w Szczecinie, na Mazurach. No kto tam jest wpisany? Niemcy. Ostatni właściciele. Czy ostatni są Polakami, ale Niemcy są na górze. Ostatni właściciele są ci, którzy są... Jeżeli ktoś jest wpisany notarialnie, to jest właścicielem. Ale większość tam, w tych księgach wieczystych, to Niemcy. Po prostu. Już proszę i błagam, to nie jest w moim interesie. Moja rodzina Falkenberg miała... Pałac Falkenberg? Miała pałac pod Falkenberg? 80 czy 100 tysięcy hektarów, 3 kopalnie i fabrykę ołówków. Przecież ja będę miał gdzie przyjeżdżać na wakacje. To jest w waszym interesie. A tam wszędzie jest pisane co? Grafen Prażma Freien von Wieckau. To jest moja rodzina. Stąd ja się w ogóle o tym dowiedziałem, że tak jest. Potem się okazało, że tak jest wszędzie. To dlaczego, jeżeli posłowie i inni nie potrafią się tym zająć, w Szczecinie czy gdzie indziej, to oddolnie się nie zacznie akcja. Czy nie ma małolatów, którzy prawo studiują? Czy się choć trochę na tym znają? Czy nie można zacząć się organizować, żeby ludziom pomóc i wpisać w te księgi wieczyste? W stanie Nowy Jork jest coś, co się nazywa replevin law. To jest prawo przez zasiedzenie. Ono wszędzie jest w Ameryce, tylko w każdym stanie jest trochę inaczej. W stanie Nowym Jork, jak ktoś płaci podatki za nieruchomość, w której mieszka przez 10 lat, staje się automatycznie właścicielem. Ktoś mi powiedział, że w Polsce jest 25 czy 30 lat, no już 25 od wojny, lat od wojny to upłynęło. Prawo przez zasiedzenie. Nie można czekać na tych osłów w Sejmie. Jeżeli oni tego nie potrafią przeprowadzić, musi się to stać oddolnie. To jest zadanie dla narodówki. Zrobić to, co jest użyteczne. Takich rzeczy nie powinno się debatować. To jest naprawdę bardzo proste. Tylko trzeba tutaj być. Powiedział mi kiedyś taki amerykański pisarz, który o Polsce pisze, nie historyk, mówi, słuchaj, tutaj kancelaria prawna z Londynu ma na pełny wymiar czasu, to już było kilka lat temu dobrych, ma na pełny wymiar czasu dwie osoby, dwóch prawników, którzy kopiują księgi wieczyste. To jest z Kongresówki i z Małopolski. Księgi wieczyste, żeby wyciągnąć wszystkich żydowskich właścicieli. I tworzą bazę danych. Wami, tylko ze Skarbem Państwa i samorządowymi nieruchomościami, bo jeżeli są prywatki, to jest nie do wyciągnięcia, chyba że umrą bezpotomnie i się wtedy znajdą ci, co byli przed nimi wpisani, ale tak naprawdę to jest problem. Problem Katowic ogromny. Tak, tak. Połowa Katowic Niemcy się domagają. To jest... Przepraszam, czy mogę do dwa słówka, bo jest jedna gmina w Polsce, w której tego problemu nie ma. Kamień Pomorski. Kamień Pomorski. Pan Stefan Oleszczuk na początku lat 90. sprzedawał wszystkie nieruchomości za 5% wartości. To nie ma żadnego użytkowania wieczystego. Są właściciele w Polsce. Jedna i druga gmina. Ja rozumiem, że państwo oraz samorządy przejęły własność prywatną, ale w wielu kamienicach mieszkają ludzie jako w czynszówkach. Tam powinno być prawo przez zasiedzenie też. Po prostu. Kiedyś naciągnąłem takich swoich znajomych, żeby kupili hutę Warszawa. No z Lukini. I oni się pytali, no to tam są blokowiska, co zrobić? Mamy oddać robotnikom. No i oddali. Nie zrozumieli, żeby ich dużo kosztowało, żeby utrzymali, ale to do nich przemówiło, dlaczego nie? Ludziom oddali.
i nie ma kłopotu. Ja wiem, że się będą samorządy oraz państwowe instytucje zębami trzymać, żeby tego nie dawać. Ale trzeba zrobić precedent taki, że tam, gdzie są ludzie i mieszkają, i gdziekolwiek trzeba powymieniać, to trzeba w księgach wieczystych zrobić odpowiednie wpisy. Ja wiem, że w starym majątku książąt von Bismarck, oni są tam wpisani. Ja nie mówię, że to prawnie jest ich, ale w księgach jest. Ja mówię, jak wy wchodzicie do Unii Europejskiej, skoro to nie jest uregulowane? Przecież będzie legislacja unijna obowiązywać. Jeszcze będziecie wynajmować żydowskich prawników, żeby was przed Niemcami bronili. Jak was na to będzie stać? To jest podstawowa rzecz. Dlaczego? Dlatego, że państwo, i to państwo powinni najlepiej to rozumieć, wy w Szczecinie musicie się czuć jak u siebie w domu, a poczujecie się, jak to będzie wasze. Wasze nie w sensie takim, jak populiści, lewacy twierdzą, wszystkie dzieci nasze, wszystkie budynki państwowe, wszystkie. Nie, nie, wasze indywidualnie. I to dopiero oddolnie stworzy wspólnotę. A tak to jak było? Kiedyś pojechaliśmy z moją rodziną do Polski, z Niemiec, i żeby zobaczyć ten cały Falkenberg, oni do mnie tak, Anne Kirche. Mówi, a dlaczego tutaj jest jakaś Matka Boska Wołyńska? A mówię, obok jest 27 Wołyńska. A mówię, dlatego, że żeście schrzanili, bo nie poszliście, bo poszliście na wschód i nie rozbiliście Sowietów, a my nie byliśmy wyzwoleni przez Amerykanów. Dlatego. To musi się skończyć. Musi się skończyć życie na walizkach już w drugim pokoleniu, tu na Kresach Zachodnich. Tu jest Polska, to jest polskie miasto, i europejskie też. Polska jest w Europie, żadnego powrotu nie było. Było odsunięcie się fali barbarii na wschód. Każdy, który tu mieszka, powinien być właścicielem tam, gdzie mieszka. Nie kolektywnie, tylko indywidualnie. I to jest klucz. Czy Wrocław, czy Szczecin? Prawie zawsze takie same historie. Siedzieli na walizkach do Stanisławowa wracać. Do Lwowa. I to przekazali dzieciom. Także jest taka atmosfera, co to znaczy. Jak rozbitkowie się znajdują gdzieś w pustym, obcym kraju, a tak było, i tutaj sobie na nowo życie robią, nie ma już powrotu nigdzie. Tu jest dom. I cześć. A jak to wszystko będzie złożone do kupy, to proszę się nie martwić, tak jak w XIV wieku ze wschodu będą chcieli do nas przyjść. Nie wiem, czy państwo wiecie, że na Ukrainie w desperacji zaczęli o Rzeczpospolitej gadać. Tak, tak. W taki geopolityczny sposób. I o Międzymorzu. Łącznie z częścią banderowców. Co oczywiście jest wielką sprzecznością, ale to ma opiarnia, oni nie za bardzo rozumieją logikę, że nie może być integralnego nacjonalizmu i Rzeczpospolita, i Polska. Nie może. Po prostu. Także z takich praktycznych rzeczy to chciałbym prosić, żeby się pan poczuł u siebie w domu. I żeby się reszta poczuła, żeby to było wszystko legalnie ustawione. A co innego robić? Naprawdę praktyka lokalna powoduje, że państwo się przygotujecie do władzy gdzie indziej. Jest takie amerykańskie przysłowie, all politics is local. Czyli cała polityka jest lokalna. Bo potem takie ekipy lokalne wygrywają wybory wyżej i wyżej i wyżej i nagle znajdują się na szczycie imperium. Na przykład jak George Bush się zjawił, to większość jego ekipy była z Teksasu. I Teksańczycy przyszli na różne pozycje. Trzeba wiedzieć, jak zarządzać. A teraz już możecie państwo się nauczyć. Za komuny nie, wszyscy byli niewolnikami. A teraz tak. Nawet nieważne, jakie były rządy nieprzyjemne, za,
za poprzedniego reżimu, nieważne jak jest teraz, czy to się podoba, czy nie podoba, jest pole do popisu lokalnie, można zrobić. Jak się nie podoba w strukturach samorządowych, to się robi organizacje takie jak ONR. Przychodzą na czas, płacą składki, kto ich nagania, jest taka funkcja, jak wyglądają debaty. Wiecie Państwo, gdzie się dzieciaki uczyły tego, jak gadać? W korporacjach. Była kultura, był system brytyjski parlamentarny, więc każdy mógł zabrać głos i gadać. Tak to wyglądało. Trzeba takie rzeczy odtwarzać, które by nauczyły sposobów na życie do zastosowania dziś, na teraz. Tak powinno być. Nie wiem, czy to opowiadam. Bo będziemy już kończyć, choć... Bo juwenalia nas wypędzają. Nie, mamy cały uniwersytet, całe wszystkie pomieszczenia mamy dzisiaj dla siebie. Ale my bardzo chcielibyśmy podziękować panu profesorowi. Myślę, że też gromkimi brawami.